Dobry wieczór, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Nazywam się Jacek Bartosiak i będziemy dzisiaj rozmawiali o kosmosie i o najnowszej książce. Proszę wybaczyć od razu z góry za kilka minut opóźnienia, ale chcieliśmy no, poczekać, bo jeszcze mieliśmy sygnały, że ludzie dochodzą. Chcieliśmy dać szansę, żeby wszyscy zdążyli. W tym obiecałem tutaj współorganizatorom, że. Taki, opowiem pewną anegdotę polegającą na tym, że czekaliśmy też no, na gości, którzy mieli szansę się pojawić, bo nie wiem czy Państwo wiecie, że tutaj zaprosiliśmy też no, osoby takie, które po prostu liczymy, że mogły być. Mają 300 metrów stąd z kina Wisła. Dla tych, którzy będą oglądać później to na YouTubie jesteśmy na warszawskim Żoliborzu w samym jego centrum na placu Wilsona w miejscu, w którym które dla, no dla, dla mieszkańców Żoliborza Boża jest miejscem kultowym, legendarnym, emocjonalnie jesteśmy wszyscy związani. Ja jestem urodzony na Żoli Bożu. Właściwie powiem Państwu, że jestem bardzo szczęśliwy, że udało nam się zorganizować to spotkanie w Kiniewisła, wisła bowiem moje pierwsze wspomnienia z życia są z moimi młodymi, bardzo rodzicami w Kinie wisła właśnie i to w tej sali, która inaczej trochę wyglądała, nie miała takich... Siedzisk lata 70. prawdopodobnie, diabli wiedzą, kiedy to było, kiedy moja pamięć to zapamiętała, dlatego że mieszkałem tutaj od urodzenia na czwartym piętrze, właśnie na placu Wisona w tym budynku, więc jest to dla mnie miejsce, zwłaszcza wyjście tamtędy, które się wychodziło na podwórze. Jest miejscem, które pamiętam jako pierwsze w życiu. No i nigdy nie myślałem, jako dziecko, że będę miał w tej sali przyjemność, że mieć premierowy wieczór z Państwem na temat jeszcze książki o kosmosie i że w ogóle będę pisał książkę o kosmosie, czy o strategiach kosmicznych, jeszcze z Friedmanem i, i będziemy to robili w XXI wieku, w roku 2021, jesienią. Więc jest tym bardziej to, jest mi to, jest po prostu mi bardzo miło, zwłaszcza, że to jest mój kochany Żoliborz. Spędziłem tutaj sporą część swojego życia i no, mogłem długo mówić, ale no, nie będziemy mówić może tak długo, jeżeli Bożu, aczkolwiek to jest oddzielny wielki temat, na odrębną opowieść. Także jeszcze raz witam wszystkich Państwa, będziemy rozmawiali o, 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 o strategiach kosmicznych. Tytuł książki, który, którą tą książkę widzicie, tytuł książki Wojna w kosmosie, przewrót go o jest zwodniczy trochę. Nie wiem, jak wielu z Państwa już przeczytało książkę albo jest w trakcie czytania. Już mam pierwsze sygnały, docierają do mnie przez media społecznościowe, ale też osobiście, że, że już część osób jest w trakcie czytania. Ale czytając tę książkę, jestem pewien, że zdacie sobie sprawę, że to nie jest książka o kosmosie per se, to znaczy, od tam kosmos eksploracja kosmosu, podróże międzygwiezdne, galaktyczne, tylko jest to opowieść o planecie Ziemia. Jest to opowieść o geopolityce planety Ziemia. Jest to opowieść o rywalizacji na planecie Ziemia. Jest to opowieść o prawidłach geopolitycznych obowiązujących co najmniej od 500 lat na planecie Ziemia. Jest to opowieść o wielkiej rywalizacji Urazji i Oceanu Światowego na planecie Ziemia. Jest to wielka opowieść o zarabianiu pieniędzy na planecie Ziemia i dla ludzi mieszkających na planecie Ziemia. Jest to opowieść o prowadzeniu wojny, żeby mieć przewagę albo zwycięstwo na planecie Ziemia. I książka ma ten swój wymiar kosmiczny, dlatego że. Uważaliśmy z Friedmanem, i zaraz powiem o kulisach, jak podjęliśmy decyzję, żeby tę książkę napisać, że właśnie wchodzimy w moment historyczny, on będzie kiedyś takim momentem przełomowym, naszym zdaniem, gdzie pojawia się w pełni już dojrzała, nadająca się do robienia pieniędzy i prowadzenia wojny nowa domena, która będzie zmieniała korelację sił na planecie Ziemia. Tak jak pojawiła się domena Oceanu Światowego czy Morza w grubsza 500 lat temu, która była największym i najważniejszym pojedynczym wydarzeniem w historii ludzkości. Zdobycie, pokonanie tras komunikacyjnych Oceanu Atlantyckiego, podporządkowanie sobie nowego świata i, i doprowadzenie do zbudowania wiarygodnych, możliwych do utrzymania linii komunikacyjnych do nowego świata oraz wokół Afryki do Azji, Zmieniło świat na zawsze. I ten świat, który został zbudowany na tych liniach komunikacyjnych, ze wszystkimi skutkami, które to przyniosło, do dnia dzisiejszego obowiązują reguły wynikające z tego. Te reguły zresztą pisujemy z George'em w, w książce. Po to, żebyśmy tutaj w Polsce raz na zawsze zapamiętali o co chodzi z nową domeną. I ta domena może wydawała się wówczas, 500 lat temu, nienaturalna. No człowiek nie mógł przeżyć na morzu bez sprzętu, a w ogóle sam tym sprzętem wówczas też nie za długo. Później, 100 lat temu, powstała nowa domena powietrze też domena na planecie Ziemia, w której człowiek nie jest w stanie przeżyć, bo nie lata. Ale w... dzięki wyposażeniu, dzięki technice, którą z... znaliśmy jako ludzkość, wykorzystujemy do robienia pieniędzy i do prowadzenia wojen również powietrze. Pojawiły się w międzyczasie spektrum elektromagnetyczne, pojawiła się domena cybernetyczna i wszystkie te domeny zagospodarowaliśmy do relacji międzynarodowych, do wymiany międzynarodowej, do relacji międzyludzkich, do robienia pieniędzy, do budowania skomunikowania. I w tej chwili. Po... Wchodzi do gry na pełnoprawnych zasadach, domena kosmiczna tak samo, i ona zasługiwała na opisanie. Na opisanie tego, jak ona sama w sobie, jakie ma właściwości, bo każda strategia i korzystanie z domen wymaga opisania zasad poruszania się, bo każda strategia, nawet państwa strategia dotarcia do Kina Wisła na godzinę 19, wymagała zaplanowania czasowego wysiłku energetycznego, tak, zasad poruszania się po Warszawie na półkuli północnej, prawda, w jesienią i tak dalej, i tak dalej. Więc było to też strategią i tak samo domena kosmiczna ma swoje właściwości, bardzo różne, w zależności od tego, w jakim miejscu mówimy. I to jest w naszej książce opisane. Ale też ta domena jest w korelacji do domen tradycyjnych, no, do lądu, Ziemskiego, do Morza Ziemskiego, do powietrza ziemskiego, tak? do działalności geopolitycznej i ekonomicznej człowieka, który chcę ją podporządkować. I o tym wszystkim jest ta książka. Kolejne jej rozdziały są dokładnie o tym. A zatem to nie jest opowieść oderwana, i chcę to wyraźnie powiedzieć, od jakiejś obecnie istniejącej rzeczywistości, tylko to jest już opowieść zanurzona w rzeczywistość, która. Albo jest, albo się już kształtuje, albo lada moment, kto się będzie kształtował. Podjęliśmy wysiłek z Georgem, żeby ją w tym momencie napisać, bo uzna... obaj stosujemy metodę tzw. Tak negatywnej selekcji strukturalnej. To taka nasza, to własna definicja, dlaczego to tak nazywamy. Otóż uważamy, że zdarzenia dzieją się nie w wyniku intencji, tylko oczywiście strukturalnych pewnych sił, czyli możliwości, które, które stwarza geografia albo technologia albo pewne strukturalne zachowania i eliminujemy te, które wynikają tylko z intencji. I można w ten sposób przewidywać pewne, pewne rzeczy. Uznaliśmy się, że, uznaliśmy, że musimy napisać książkę, która da matrycę, taką jak... Nie wiem, jest gra w szachy i trzeba narysować te pola i powiedzieć, jak się konik może ruszać, jak się może ruszać goniec i tak dalej. I postanowiliśmy napisać taką książkę, która stanowić będzie matrycę do później poruszania się polityków przy tworzeniu polityk odpowiednich kosmicznych, do programów kosmicznych, do tworzenia infrastruktury takiej powiedziałbym ekonomiczno-organizacyjnej, żeby wspierać działalność przedsiębiorców, New Space, prawda, o to New Space zaraz też powiem. W związku z tym, y, naszą intencją było to, żeby ta książka zawierała w sobie to wszystko. Tak. To wszystko. Jeszcze nie powiedziałem rzeczy najważniejszej. Wszystko się zaczęło od tego, że y, w trakcie początku epidemii y, COVID, ja siedziałem zamknięty na warniu u siebie tam na północy, i zacząłem patrzeć na tego Ilona Maska, jak startuje tymi swoimi rakietami. I tak. Jak Państwo wiecie, bo przecież pisałem o tym książki, spotykaliśmy się w rozlicznych gremiach, na rozlicznych spotkaniach, mówiąc o, na temat rywalizacji chińsko-amerykańskiej. I szczerze mówiąc, jakieś półtora roku temu zastanawiałem się, jak to się wszystko może potoczyć i nie widziałem żadnego pomysłu, jak Amerykanie mogą w obecnej strukturalnej... Pamiętacie koncepcję Wallersteina czy Wallersteina, zależy jak czytamy tego nowojorskiego socjologa nazwisko o system, świat, prawda, peryferie, półperyferie, rdzeń, obrót kapitałowy, akumulacja kapitału. Prawda, że świat jest tak zbudowany, zaraz do tego może jeszcze w szczegółach przejdę, bo to jest bardzo ważne i używając tego modelu, który jest bardzo zasadny i Chińczycy myślą tym modelem oraz kapitał amerykański myśli tym modelem. I w tej książce nowej o kosmosie jest bardzo dużo na ten temat, jest taki rozdział Zarówno strategiczne przepływy wokół Eurazji i nad Eurazją, jak i też później ocean światowy kontra kontynent. Jest taki rozdział, który opisuje to napięcie. System świat, kontrolowany przez Amerykanów, wraz z zasadami akumulacji kapitału, która decyduje o tym, jak wszyscy pracujemy, dzielimy się pracą, ile zarabiamy de facto, i również jakie politycy mają matryce z postępowania. Tak to z dużym pruszeniem wygląda znalazł się w fundamentalnym, strukturalnym kryzysie, dlatego że Amerykanie nie są w stanie wygrać w obecnym układzie systemu świat, a Chińczycy jeszcze nie mają wystarczającej masy krytycznej, żeby zamienić na swój własny system świat z rdzeniem. Jednocześnie jesteśmy w pewnym takim końcówce cyklu pewnego, na przykład nadmiernych, rozbudowanych systemów finansowych i tak dalej, zamiast produkcyjnych, dużo bo o tym można mówić. Innymi słowy, walka jest nierozstrzygnięta i może się to skończyć wojną. Taką kinetyczną. Między innymi, dlatego właśnie napisałem ja pierwszą książkę. I dotarło do mnie, że jedyną metodą na to, żeby uniknąć wojny, a jednocześnie, żeby utrzymać dominację oceanu światowego i wykorzystać szansę, którą Amerykanie mają na wygraną, jest wykorzystanie nowej domeny, która się pojawi, tak samo jak się pojawił Ocean Światowy 500 lat temu. I wejść w tą nową domenę wojskowo, wtedy akurat Donald Trump powołał siły kosmiczne USA. I inwestycyjnie, kapitałowo stworzyć rynek, pomóc nowym przedsiębiorcom z New Space. Jak zacząłem o tym myśleć, i rozmawiać o tym z Friedmanem, to się okazało, że zacząłem rozumieć, że jest New Space, są ci przedsiębiorcy nowej branży, prawda, są ci miliarderzy, którzy zaczynają tu inwestować, żeby stworzyć przełomy technologiczne. Tak jak Henryk żeglarz w Szagresz, stworzył szkołę nawigatorów, to Elon Musk próbuje tu, Bezos tamto, prawda, Branson tamto, inni. Jest cały rozdział o tych ludziach, ostatni, znaczy przedostatni w tej książce, pod tytułem Geniusze, od których wszystko się zaczyna bo uznaliśmy się, to też zaraz jeszcze o tym mogę mówić, o naturze człowieka i konstrukcji całej, podążania za innowacją, za zyskiem, i że to daje szansę Amerykanom na odejście z Eurazji bez konfliktu zbrojnego z Chinami na zachodnim Pacyfiku, zbudowanie sojuszu pięciu, akurat w oczu roku, jeszcze powiększeniu o Japonię, Skoncentrowaniu się tam na systemie zamkniętym, system świat, tam zamkniętym handlowym, Eurazja, tam sobie, Ocean Światowy sobie, ale wyjścia w kosmos gospodarczego, z infrastrukturą, z komunikowania, z dominacją, z ustawieniem tam reguł handlowych. Po to są siły kosmiczne, żeby ustanowić reguły handlowe. Dokładnie po to. Trump to wprost powiedział i inni też. Jak się czyta dokumenty Sił Kosmicznych USA, to jest jasno kawa na ławę. Dokładnie tak jak żeglarze. Brytyjscy czy inni próbowali ustanowić reguły gry w XVI, XVII, XVIII wieku. Ostatecznie Brytyjczycy po pokonaniu pod Trafalgarem floty francuskiej i pokonaniu Napoleona zapanowali nad Oceanem Światowym. I w równaniu makinderowskim wprowadziliśmy zmienną, co by było, jakby jeszcze kontrolować przestrzeń kosmiczną. No i wtedy mamy przestrzeń kosmiczną, Ocean Światowy, i... i trzeba po prostu na nowo trochę napisać strategię planety Ziemia. I to jest ta książka. Gdyby, czyli strategia planety Ziemia powiększona o wpływ domeny kosmicznej. Jak to opisaliśmy w rozdziale drugim, trzecim i czwartym, to się okazało: no dobrze, idźmy dalej. George, tak? No i George do mnie mówi: słuchaj, no idźmy dalej. Co będzie dalej, bo to nie koniec. Wiadomo, świat się nie kończy. Tak? Zawsze jest wyższe wzniesienie jeszcze. Coś jest jeszcze. Ludzie znowu szukają znów przewag. I się okazuje, że no, jeżeli mamy niskie orbity, no są średnie i. Geostacjonarna, wysoka, i tak dalej. Trzeba to opisać, opisać topografię. No dobrze, jak opisaliśmy topografię kosmosu w jednym z rozdziałów, to potem trzeba zastanowić się: no dobrze, ale już w kosmosie jakie są korelacje? Jakie są punkty, gdzie się najbardziej robi pieniądze? Gdzie jest Malaka w, kofe, w tej przestrzeni okołoziemskiej? Gdzie jest Suez, prawda? Gdzie Plymouth, gdzie Londyn, i tak dalej. I to chcieliśmy oddać. I jednocześnie zobaczyliśmy, że to jeszcze też nie wszystko. Bo możemy zajrzeć jeszcze dalej, do punktów liberacyjnych. I zaczęliśmy rozszerzać tę przestrzeń, tak jak to wyobrażaliśmy sobie, że powiększamy sobie mapę, tak? która wpływa na to, co jest dotychczasowe. Szukając przewag. Trzeba było w związku z tym opisać zasady mechaniki orbitalnej, zasady właśnie poruszania się, co to jest syslunar, czyli system Ziemi i Księżyca, jakie tam prawidłowości, jakie są punkty, co jest Księżycem, co jest na stronie. No i ta książka po prostu z każdym rozdziałem Przechodzimy coraz bardziej w kierunku coraz dalszych przestrzeni, które są stosunkowo blisko, bo księżyc jest tylko średnio 385 tysięcy kilometrów, i zaczęło się okazywać bardzo szybko, że opisując. Takimi samymi taką samą metodologią, jak kiedyś opisywał Machan Ocean Światowy, jak Corbett opisywał też Ocean Światowy, a nawet jak Kasteks czy Gorszkow opisywali napięcie między kontynentem Eurazja, a Oceanem Światowym z punktu widzenia morskiej strategii, zaczęliśmy aplikować te książce, te zasady do czegoś, co w siłach kosmicznych USA, w szczególności Dolman, czyli taki człowiek, który tam wychowywał kolejne, kolejne pokolenia ludzi, którzy zajmują się kosmosem stanu. I z którym możecie zobaczyć na YouTubie moje rozmowy, oceanem kosmicznym, tak? który też, tak jak powiedziałem, ma różną topografię. No i ty okazało się, że jesteśmy na takiej trochę nieznanej ziemi. Sobie to malujemy te mapy, te, te rozmyślania nasze. I to jest właśnie w tym rozdziale o przełomie. Zastanawiamy się, jakie technologie muszą się pojawić, żeby móc opanować ostatecznie szlak dookoła Afryki w XXI wieku, czyli prawdziwe dotarcie na księżyc. Co to jest impuls właściwy? Tak? Więc ta książka też jest. Nie tylko dla ludzi, którzy moim zdaniem są fascynatami strategii, geopolityki, to też, bo jest bardzo dużo tego, a nawet ekonomii, ale też dla tych, którzy interesują się technologią, napędami rakietowymi, jakąś tam eksploracją kosmosu, bo dotykamy tego, bo siłą rzeczy trochę trzeba było dotknąć, ale nie chcieliśmy zastąpić takich po prostu tuzów jak Zubrin, który tak swoją drogą, i powiem tutaj o konkurencji. Wydał wspaniałą książkę niedawno, Case for Space, którą gorąco polecam i, i tam po prostu w tej książce jest wszystko, no poza oczywiście strategiami związanymi z wojną i robieniem pieniędzy, ale w sensie eksploracyjnym ta książka bardzo też wprowadza, też ją gorąco polecam, nie wiem czy jest po polsku, słyszałem, że jest, nie sprawdziłem tego. W każdym razie, kto się interesuje kosmosem i takimi rzeczami, to gorąco polecam. Ten Zubrin, który jest szefem Towarzystwa Mar Marcyńskiego. A zatem wracając, sama książka zatem nie jest o kosmosie tak po prostu w izolowaniu, czy jakąś opowieścią o kosmosie, nie wiadomo z czym powiązaną, tylko jest wprost pewnym rozszerzeniem domeny działalności człowieka. Bo to się już wszystko dzieje. Mamy transmisję danych z orbity, telewizy satelitarne, transmisję metrów przez satelity, mamy po prostu obserwacje, system obrazowania Ziemi. Wojsko doskonale wie, wojsko oczywiście nie trzeba przekonywać, tak? Pasmo widzialne, yy, 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 zobrazowanie radarowe, termiczne. Yy, wszystko zaczęło się tak swoją drogą, yy, drodzy Państwo, no nie w Warszawie i nie na Żoliborzu, Bożu, ale we Wrocławiu. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że wszystko z kosmosem mówię o no, rakietach, tak? I, po, I transportowaniu się w kosmos, czy wynoszeniu na orbity, zaczęło się we Wrocławiu, a konkretnie w Breslau. I zaczęło się jak to często bywa od Niemców. Otóż to we Wrocławiu, w, w, w międzywojniu, założono, to, to, chyba coś to tak nazywało Towarzystwo Rakietowe, fascynaci rakietowi niemieccy. Dołączył do nich młody von Braun, twórca późniejszej V2. Oczywiście był Ciałkowski w Rosji, zresztą pochodzenia Polak, i był Goddard w Stanach Zjednoczonych, ale to Niemcy. Niemcy byli pierwsi w kosmosie z rakietą v 2 I to był pierwszy obiekt, który w czasie II wojny światowej przekroczył teoretyczną linię kosmosu, linię Karmana. Tu też taka, taka uwaga, co jest bardzo ważne i to też pokazuje, ja też to zrozumiałem z punktu widzenia właśnie myślenia o strategiach. Kosmos jest bardzo blisko. Teoretycznie linia Karmana jest, czyli teoretyczna granica kosmosu. Bo można dyskutować, jest funkcjonalna granica, gdzie są Cząstki atmosferyczne są i tak dalej. Jest 100 kilometrów. Bliżej niż do wielu miejsc, prawda? Bliżej niż do Łodzi. Troszkę. Więc każdy jest sąsiadem kosmosu. To jest bardzo ważna konstatacja, tylko oczywiście bardzo ciężko się tam wydostać, bo jesteśmy na dnie studni grawitacyjnej. Ale gdybyśmy opanowali stosunkowo tanie metody wynoszenia i powszechne, to po prostu dokonałaby się rewolucja w naszej mentalności, w naszym wszystkim. I tacy ludzie jak Elon Musk pracują właśnie nad tym i naprawdę podnoszą sukcesy na tej drodze. Dokładnie tak, jak Henryk żeglarz finansował budowę karaweli nawigację, locje i tak dalej, która umożliwia podporządkowanie oceanu światowego. 100 kilometrów nad naszymi głowami. Jednocześnie kosmos i przestrzeń kosmiczna umożliwia niesamowicie szybkie poruszanie się, fizyczne poruszanie się transportowe z prędkościami kosmicznymi, czyli 27 tysięcy km więcej na godzinę, co powoduje, że jak ktoś już jest w kosmosie, to z punktu widzenia wojny na przykład, a nawet docelowo kiedyś transportu, wszystko jest nie tylko błyskawiczne, ale wszystko jest zarazem globalne i lokalne. Bo może błyskawicznie globalnie się przemieścić i lokalnie wylądować. Tak jak w tej chwili globalnie satelity się poruszają po orbitach z prędkościami właśnie takimi i lokalnie bardzo szybko mogą zoomować się prawda, gdzieś na, jakąś, na jakieś zobrazowanie. Oczywiście jest bardziej złożone. Mówimy o czymś, wiecie, jaka jest rozdzielczość, o chmury, niechmury. To możemy też o tym porozmawiać, zwłaszcza, że będzie sesja QA, tak? czyli pytań. I odpowiem na wszystkie Państwa pytania, jakie tylko będą. Ale w każdym razie kosmos daje niesamowite zdolności. Kosmos już w tej chwili, z punktu widzenia wojskowego, generuje niesamowite mnożniki potencjału. Powiem z, z, o państwach średnich, takich jak Polska za chwilę, ale zacznę od Stanów Zjednoczonych. No przecież Amerykanie mają stosunkowo nieduże siły zbrojne, a są hegemonem Oceanu Światowego. Mają dominację, nie supremację, którą forsuje Dolman oraz Zubrin nawet w swojej książce, bo Amery w Stanach trwa teraz debata wewnętrzna. Czy chcemy mieć tylko przewagę na orbitach okołoziemskich względem Chińczyków, bo to chodzi o Chińczyków? Czy chcemy mieć pełną supremację, że nic, jakby coś, wszystko jesteśmy w stanie zlikwidować wszystkim? I ci, którzy są zwolennikami budowy sił kosmicznych USA, uważają tak naprawdę, że Amerykanie potrzebują supremacji, żeby kontrolować ocean kosmiczny, a zatem kontrolować ocean światowy i wszystko, co się dzieje nad Eurazją, opisujemy to w książce z George'em Friedmanem. Ten debatę, pomysł na to i tak dalej. I chodzi o to, że Amerykanie. E... Nie mogliby mieć wpływ na wojskową sytuację w Eurazji, daleko od kontynentu amerykańskiego. Poza tym, że muszą mieć flotę na wysuniętych bazach, stacjach bojowych, ale cały system skomunikowania, zobrazowania, świadomości sytuacyjnej jest zależny od architektury komunikacyjno-przekaźnikowej umieszczonej w kosmosie, w przestrzeni kosmicznej, na różnych orbitach gps nie gps Tak. Gdyby tego nie mieli, to nic by nie mogli, no nawet by tego z Kabulu nie mogliby się wyewakuować w prawidłowy sposób, w takim tempie. Pomimo tego, że byli krytykowani, jak to przebiegało, to jednak okazali się im jedyną siłą na planecie Ziemia, która jest w stanie w ogóle przeprowadzić taką skalę operacji, i to w dużej mierze dzięki kosmosowi. Albo mogli pokonać talibów na początku XXI wieku. Stosunkowo niewielkimi siłami, wpływając na to tu, to tam, prawda, siły specjalne uderzenia z dużej odległości, Over the Horizon i tak dalej. W ogóle Amerykanie sami się zaskoczyli tym. I tu też wchodzę trochę w bardziej w szczegóły, które też opisujemy w książce. Zaczęło się od, oczywiście od Niemców V2, tak? Później. Amerykanie i Sowieci, Amerykanie w czasie operacji Paperclip przyjęli von Brauna i tak dalej, rozwijali V2, programy rakietowe. Sowieci ich wyprzedzili w latach 50 Generalnie zimna wojna, równowaga. Kosmos, przestrzeń kosmiczna i sensory umieszczone w kosmosie wykrywały potencjalnie starty rakiet balistycznych, co zapewniało podstawowy element równowagi strategicznej. Więc można powiedzieć, że kosmos dał nam pokój w czasie zimnej wojny albo wzmacniał szansę na pokój, eliminując niespodziewanie, niespodzian... zaskoczenie strategiczne. Więc ta domena z punktu widzenia wojny już istniała. Istniała w umysłach takich ludzi jak Herman Khan, jak Kissinger, jak wojskowi dowódcy, jak, jak na pewno Ogarkow, marszałkowie Związku Radzieckiego i tak dalej, i tak dalej. Istniała. Między innymi dlatego, że Amerykanie w latach 80 wymyślili ten pomysł na Brilliant Pebbles, i, 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 czyli na, na system gwiezdnych wojen, który miał złamać tę równo, równowagę to no, jedna z teorii mówi, że Sowieci dlatego po prostu próbowali wdać się w ten wyścig zbrojeń. I... A zatem zaczęło się wszystko od wojny. I też w książce opisujemy ten proces, jak domena kosmiczna wbiegła na arenę dziejów, od czego to się zaczęło? Zaczęło się od wojny, więc rozważamy naturę ludzką z George'em w tej książce, jak kolejne etapy przebiegały. Opisujemy również w droziele drugim i trzecim bardzo ważną rzecz, która się wydarzyła po upadku Związku Sowieckiego. Amerykanie zostali z architekturą kosmiczną i okazało się, że ona świetnie działa na takich przeciwników jak wojska irackie, później serbskie, na globalną projekcję siły, dając kompletną przewagę świadomość sytuacyjnej i dominację informacyjną wojsku amerykańskiemu. Tak? Oczywiście teraz mamy inny czas, bo Chińczycy będą zwalczać architekturę amerykańską w kosmosie, o czym też zaraz powiem, czyli kosmiczne Pearl Harbor, o którym mówił tyle Donald Rumsfeld. Przepraszam, wszystkie wątki naraz, bo zaczynam się rozkręcać, a włożyłem bardzo dużo uczucia w tę książkę, szczerze powiedziawszy. Musiałem się też przy niej sporo nauczyć, więc mam taki żywy zapał do opowiadania o od... Zresztą chciałbym się z tym państwem podzielić i w książce, i na takich spotkaniach. To właściwie nawet, myślę, fajne. Dla mnie to wielka przygoda. Więc jednocześnie dokonał się... Wojskowo wszystko w porządku, lata 90., natomiast z punktu widzenia ekonomii dokonał się pewien uwiąz domeny kosmicznej. Dlatego, że, i to jest bardzo ważna rzecz, która dotyczy też Polski, kapitał, który w systemie świat pracuje, alokując się, szukając marży w zysku, najlepiej szybkiego i wysokiego, dostał nowe rynki. Były RWPG, Chiny, nawet Rosja, prawda? I zaczął. Nie było zainteresowania, żeby inwestować w skomunikowanie do nowej domeny, która jest taka trudna, tam trudno przeżyć, w ogóle to kosztuje, wynoszenie tylko kosztuje, no kto to będzie inwestował. No. W związku z tym dokonał się pewien uwiąz, a przynajmniej zastój domeny kosmicznej. Jesteśmy właśnie w momencie przełomowym, bo ten zastój się kończy. Z dwóch powodów. Po pierwsze, rywalizacja między Chinami a USA. Zmusi do kontroli przestrzeni kosmicznej którejś z tych mocarstw. Będzie chciało uzyskać przewagę. Nie ma wątpliwości. Jeżeli Amerykanie nie podołają, to Chińczycy to będą mieli. Gra o sumie zerowej. Tego nie było w poprzednich 30 latach. Jakkolwiek lubimy myśleć, że jesteśmy fajni i natura ludzka jest przyjemna, nie jest przyjemna, ludzie rywalizują. W związku z tym jest to nieuniknione. Jak nie Chińczycy, to Amerykanie, jak nie Amerykanie, to Chińczycy. Dość tylko, przypomnę Państwu, że na planecie Ziemia nigdy nie istniały jednocześnie potężne Chiny i potężne Stany Zjednoczone w tym samym czasie. Na dodatek można powiedzieć, że karty na planecie Ziemia są rozdane. Z punktu widzenia domen, pewnych układów, już tak. Można powiedzieć globalizacja. Gdzieś, gdy Trump postawił stop na globalizację, rozpoczął wojnę handlowo-technologiczną, to można powiedzieć, że gracze zajrzeli sobie w karty i zaczęli trochę siłowo do siebie podchodzić. I ta domena kosmiczna będzie napędzała impet inwestycyjny i wojskowy. Tam? Oraz dokonała się druga arcyważna rzecz. Otóż te wielkie biurokratyczne machiny, jak NASA, które nie były w stanie wykrzesać z siebie tego wysiłku, bo jest odporność na ryzyko, nie chce się, prawda i tak dalej. Poza tym są pieniądze publiczne, trudniej no, się je wydaje, dużo, dużo tak zwanych dupokryjek. I się pojawili miliarderzy. Miliarderzy, no, bardzo wielu z nich na liście Forbesa. I postanowili złamać monopol machin państwowych. Natomiast próg był bardzo wysoki, trzeba bardzo dużo w to pieniędzy włożyć. Zielona Maska, wszyscy się śmiali na początku. Polecam Wam też taką książkę Rika Bergera Lift Off, tak? Po angielsku, na temat początków SpaceX. Ale ten człowiek to zrobił. Już przełamał bariery skomunikowania. Jego Dragon, jego Starship, sposób wynoszenia, łamie wszystkie dotychczasowe. Zasady, ustalenia, i tak dalej. Do tego na no początkowo by ludzie, tak jak on, w Stanach byli zwalczani przez wielkie, tłuste krowy przemysłu kosmicznego, które miały gwarantowane kontrakty, cos plus, tak zwany cos plus, czyli płacą tyle, ile zafakturujesz plus, tam marża. Nikt nie był zainteresowany w robienie na tempo. Porównajcie sobie proces budowania rakiety SLS dla programu Artemis przez wielkie behemoty, takie. Wiel... I Starshipa Ilona Maska. Po prostu zaawansowanie technologiczne między Starshipem Ilona Maska i SLS. Cała kwestia polega tylko na tym, że kilku kongresmenów pilnuje, żeby rakieta SLS była budowana, bo jest dużo pracy w tych Stanach, gdzie oni mają wyborców. Ale generalnie to jest jednorazówka, która kosztuje bardzo dużo, a Starship wielorazowego użytku, zupełnie inne zasady. No w ogóle przepaść. Ale to nie tylko Elon Musk i starcie, mnóstwo firm od Nowej Zelandii, New Space, Izrael, Turcja, Korea Południowa. Raptem się okazało, że są metody wynoszenia małymi rakietami na paliwo stałe z platform morskich, wynoszenie małych tych nanosatelitów czy cube satelitów, tych takich, które, bo, 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 bo jak gdyby rzeczywiście też elektronika ruszyła do przodu, może być wszystko małe. Internet z kosmosu, zobrazowanie, y, coraz więcej informacji. Zgodnie z naukami Tofflera, o którą, którymi też, które też opisujemy w książce, dokonała się wielka rewolucja informacyjna. I tak jak y, w średniowieczu informacja była tylko dla kilku osób, które umiały w ogóle czytać i miały dostęp do książek pisanych ręcznie, potem do XX wieku no, też była wąska grupa tylko ludzi, którzy miały dostęp de facto do informacji, tak? jeszcze za naszego życia. A teraz informacja jest bombardowana, jesteśmy zalewem informacji, nie tylko pisanej, ale już graficznej, a już nawet nie tylko graficznej, to jeszcze filmiki, to jeszcze jest, jest na pod, prawda, na, z tezą na podświadomość. Jesteśmy zalewani informacją, informacja, dane stały się ropą naftową XXI wieku i kosmos i systemy mieszane w kosmosie są życiodajną żyłą, a kosmos jest idealną domeną do transmisji danych. Unikamy krzywizny ziemi, mamy przekaźniki, prawda? Później wertykalne, wertykalne flankowanie. A, a propos jeszcze wertykalnego flankowania, bo to chcę wprowadzić do polskiej debaty takie pojęcie, bo ludzie się często śmieją ze mnie, że wprowadzam takie pojęcia nowe, no to zapamiętajcie, no, pionowe flankowanie bądź wertykalne flankowanie to jest termin, który w US Space Force jest używany bardzo często. Amerykanie widząc, że monsarstwo Eurazji, Rosja i Chiny z, ustanawiają antydostępowość, tak, A2D, o, tak, o którym tak często rozmawialiśmy, mają pomysł, że do, będą dokonywali wertykalnego flankowania pionowego, mijając cały ten bałagan, skracając sobie linie komunikacyjne, bo jeżeli mamy tylko planetę Ziemia, to Amerykanie muszą opływać dookoła Eurazji, mają długie linie komunikacyjne, między innymi do Polski i tak dalej, jeszcze pod strzałem. ale jeżeli tylko wprowadzimy nowy dimension, tak, nowy wymiar, czyli że z kosmosu, zarówno w sensie dominacji informacyjnej, namierzania, precyzyj, bardzo precyzyjnych obserwacji, na przykład dzięki Starlink i Lanamaska, albo innych konstelacji, które mają podwójne potencjalnie stosowanie cywilno-wojskowe, oraz jeszcze, jak wymyślili coś, co strzela albo transportuje, na przykład taki starszy, pych, 45 minut kabul, pakujemy się z powrotem 100 ton ładowności. Tak? Proszę bardzo. To mamy wertykalne flankowanie całego tego systemu na perymetrze, prawda, z tą geografią Ziemi, i tak dalej, i tak dalej. Więc, no, domena kosmiczna stwarza niesamowite szanse, a jednocześnie jest tam, zaczęło się robienie pieniędzy. I nawet jeszcze nie na tym, że energia, wszyscy myślą surowce złoto i tablica Mendelejewa na Księżycu, na w pasie asteroid to też może kiedyś o czym też. Piszemy w rozdziale zwłaszcza ostatnim. Ale przede wszystkim chodzi o zasady, na jakich działa rynek kosmiczny, dotyczących transmisji danych, kto ustanawia reguły tej gry, kto zatem zarządza strategicznymi przepływami, które już dzisiaj wpływają na nasze życie. Jeżeli macie geolokację, tak? Janosika w telefonie albo inną aplikację, no to potrzebujecie GPS-a. Tak a zatem transmisja ze średniej orbity okołoziemskiej. Tak? Jeżeli macie robicie przelew bankowy, to jest synchronizacja przelewów bankowych wynikająca z właśnie też, że tam jest satelita na średniej orbicie i inne rzeczy. Tak? To, się, to już jest, wszystko się dzieje, to kosztuje, ktoś to za to zarabia, ktoś nie zarabia, ktoś traci i tak dalej i tak dalej. I chodzi o to, że ktoś będzie chciał ustanawiać reguły gry na tym rynku. Tak jak Amerykanie ustanowili reguły gry na Oceanie Światowym, tworząc Bretton Woods. I Amerykanie chcą stworzyć kawalerię, czyli siły kosmiczne, które zapewnią, że gdyby ktoś uważał, że może łamać reguły, które oni stworzą, to okaże się, że nie mogą łamać tamci tych reguł. I to jest z otwartym tekstem. To można w książce są też przywołane przykłady. I innymi słowy, to się staje już. Domena kosmiczna, zwłaszcza ta blisko Ziemi, staje się rynkiem, na którym muszą być zasady. Ktoś na tym będzie zarabiał, ktoś na tym będzie tracił, relatywnie, tak. Mamy wyścig supermocarstw, mamy new space, czyli kompletnie nowy sposób robienia biznesu dzięki domenie kosmicznej, przy pomocy nowych napędów, nowych systemów zobrazowania innych, właśnie tych satelitów i tak dalej. Inne podejście wobec wszystkich co jest bardzo ważne dla Polski i dla takich krajów jak Polska. Dawny old space, tak, czyli dawny rynek kosmiczny, był tylko dla wielkich potentatów. No, żeby w ogóle wysłać człowieka, to chyba tylko Amerykanie, Chińczycy i, i Rosjanie, i Sowieci prawda, wysłali, czyli Rosjanie teraz mieli tę zdolności. Żeby kiedyś wysłać coś innego, jakikolwiek obiekt, wynieść z studni grawitacyjnej, no, trzeba było mieć potężne rakiety, umieć to i tak dalej. To był najbogatsze, najpotężniejsze państwo. Teraz dokonuje się proliferacja. Są, żeby wynieść na przykład, jak ja bym miał dzisiaj satelitę, to generalnie mogę znaleźć w internecie na rynku kogoś, kto mi to wyśle. Są firmy prywatne, które to robią. I państwa średnie mogą być potentatem. Dzięki rozwiniętej własnej technologii. Na przykład no Izrael, państwo małe, o małym PKB, ma zdolności kosmiczne. Bowiem każdy, nawet Mongolia, jest w przeciwieństwie do stanu światowego sąsiadem przestrzeni kosmicznej. Również, i opisujemy to w rozdziale drugim, pod tytułem Nieuniknione przemijanie oraz w rozdziale chyba piątym, to co się dzieje w kosmosie i rewolucja informacyjna zbiega się z rewolucją spraw wojskowych, czyli z głębokim przyspieszeniem pętli decyzyjnej lub, które też opisujemy. I masa, dominacja informacyjna i przewaga w systemie informacyjnej generuje coraz bardziej taki efekt, że masa i liczba staje się problemem, a nie zaletą. Natomiast szybkość poruszania się w domenie informacyjnej oraz jakiś efektor z tym związany generuje gigantyczne przewagi nad kimś, kto jest niemrawy, duży, świeci się, daje dużą sygnaturę i w ogóle ma stary sposób funkcjonowania. Również tworzą się nowe gałęzie przemysłu, właśnie jak New Space, które generuje niesamowite zyski dla gospodarki cywilnej poprzez ekspansję myśli inżynierskiej. Poprzez nowe metody współdziałania między systemami na przykład dronowymi na powietrzu i kosmosem, prawda? I tak dalej. No, możecie sobie wyobrazić. I to jest. Postanowiliśmy właśnie to wszystko opisać. Ostatni rozdział w książce pod tytułem Wojna w 2076 roku jest oczywiście moim ulubionym rozdziałem, jak żeby inaczej. Bo bardzo lubię, jak już skończę, pisać taką książkę. Usiąść sobie, wziąć dwa łyki gorzkiej herbaty i napisać taki fabularyzowany rozdział, 40-stronicowy, jakby ta wojna w, wyglądała. No powiedzmy w 2076 roku, jak będę miał 100 lat, no i mniej więcej do tego czasu się te przełomy technologiczne mogą wydarzyć. Tak? No i napisałem taki rozdział. George pokręcił głową, zgodził się, żeby on był w książce. W ogóle byłem taki zakręcony, bo ta książka. Ja bardzo lubię tę książkę, szczerze mówiąc, a nie o wszystkich swoich książkach tak mówiłem. Mówiłem też tak o Rzeczpospolitej, którą kocham. użyłem w nią bardzo dużo serca. I tą książkę też bardzo lubię. Muszę powiedzieć, że też bardzo, jak gdyby przy jej tworzeniu, byłem pełen takiego po prostu energii wewnętrznej. I jak napisałem ten rozdział Wojna w 2076 roku, to mówiłem wydawcy obecnemu dzisiaj, Michałowi Jerzyskiemu. Dajmy ją na początek, po prostu, żeby ludzie od razu się tak wkręcili. To no, w ogóle ta rywalizacja tutaj, technologia, w ogóle o co chodzi? Tutaj w wydawnictwie osób przeczytało całą książkę i powiedziało, no no nie, 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 spokojnie, spokojnie, na końcu, na końcu, i tak dalej. To też jakby pokazuje, jak byłem zagrzany strasznie pisaniem tej książki. Jak człowiek wchodzi w takie po prostu światy, i później mu się wydaje, że wszystko jest takie strasznie interesujące od samego początku. Boże, jakie tutaj rozstrzygnięcia w tym fabulozowanym tym. A, no, przepraszam, dzielę się tak z wami, bo jak ją pisałem, to wydawało mi się, że jest strasznie łatwa do czytania, w ogóle świetnie się czyta i tak dalej. Jak ją przeczytałem tydzień temu, jeszcze raz potem tym, to tak sobie myślę, kurczę, tak trzeba się trochę zastanawiać, jak się ją czyta. Za co z góry przepraszam, ale ponoć nie jest źle według tego, co niektórzy mówią. Nie. Więc no tak to, tak to w dużym uproszczeniu wygląda Spójrz na zegarek, bo mam pilnować, że macie Państwo wyczerpać wszystkie pytania, jakie możecie mieć, bo tutaj zagrozili mi właściwie utratą mojej głowy, jak, jak nie dopilnuję tego, więc staram się pilnować czas, żebyście mieli Państwo okazję zadać wszystkie pytania. Na pewno zadacie pytanie, więc antycypuję o Polskę. Tak? Oczywiście Polska nie jest bohaterem tej książki. No, trudno, żeby była. Tak? Książka jest o planecie Ziemia, geopolityce planety Ziemia. Ale są, nie tylko oczywiście słowo Polska pada kilkukrotnie co najmniej, nie tylko jest nawet zaproponowane coś dla wojska, co powinniśmy mieć, co wynika z jakichś prawda, prawidłów geopolityki, Natomiast cały wydźwięk tej książki, gdy mówimy o państwach średnich, gdy mówimy o tej topografii kosmosu, o tym, skąd się lepiej wynosi, skąd gorzej, jakie są zasady budowania portów kosmicznych, właśnie na czym polegają inklinacje, czyli, prawda, orbity, bo to wszystko w książce jest, coś z Polski wynika z tego. tak? Więc mogę w telegraficznym skrócie. Po pierwsze, zaczyna się era New Space i dobrze by było, żebyśmy nie przegrali w Europie rywalizacji o stworzenie łańc całego łańcucha wartości w nowej gospodarki opartej części elementów gospodarki opartej o tzw. Tak new Space, bo Francuzi mają Old Space, strzelają, strzeliwują te swoje pojazdy z Gujany, pilnują w ramach Unii Europejskiej, żeby nie powstały żadne niezgodne z francuskim interesem narodowym pomysły biznesowe, bo Niemcy, powiem wam państwu na przykład taką rzecz, jak się Niemcy Niemieccy, ludzie, inżynierowie, którzy zajmują się New Space, bo są tacy, dowiedzieli się na przykład, że Jacek Bartosia pisze wspólnie z Friedmanem taką książkę i zacząłem o tym mówić, nagrywać na przykład z Dolmanem, tak, który jest taką legendą w branży, to skontaktowali się od razu zaczęli interesować się, a co, ta, co ci tej Polsce w ogóle do głowy przychodzą, żeby, przychodzi, żeby się w ogóle czymś takim interesować? Bo w Unii Europejskiej tylko Francuzi i Niemcy się mogą interesować ważnymi rzeczami. Mam nadzieję, że rozumiecie Państwo o, o czym mówię. Tak? Tymczasem są w Polsce przecież, inżynierowie, którzy robią elementy, części rzeczy dla NASA, dla nawet Elon maska, dla różnych z branży kosmicznej w rdzeniu systemu walentynowskiego, czyli głównie w Stanach. Rzeczy. Dobrze by było, że Państwo polskie pomogło i rozumiało grę, która się toczy, żeby nie skrzywić znowu tak boiska, że tylko Niemcy i Francuzi mogą mieć nowoczesne technologie. Tu jeszcze nie ma rynku. To się dopiero tworzy. I to jest ten moment, żeby państwo polskie naprawdę zrozumiało zasady, jak to funkcjonuje. Co się zaczęło ruszać, na pewno słyszeliście w mediach: rok 2021, to tamto, to siamto, już coś się tam w mediach pojawia. Ale ważne, żeby skonstruować na właściwych zasadach. Także New nie muszę nikogo tu przekonywać, zwłaszcza, że na sali siedzą dowódcy wojskowi, wojska polskiego, że potrzebne jest zobrazowanie nam no, w kierunku zagrożeń. Tak? W wypadku wojny, ale w wypadku teraz, co się dzieje na wschodzie, generalnie co Rosjanie robią, ćwiczenia zapad, no wszystko. No, Wojsko polskie potrzebuje własnego systemu, własnych systemów, całej konstelacji moim zdaniem na niskich orbitach można w szczegóły wejść jakiej, wraz z własnym downlinkiem i uplinkiem i z centrum dowodzenia tego i kierowania, a nie kupować gotowe z opóźnieniem obrazy od kogoś, to może nie się tam sprzedać albo nie mieć motywacji geopolitycznej, tylko musi mieć własne. To nie jest droga impreza w relacji do tego, ile państwo polskie ma pieniędzy. Więc to też jest taka lekcja z tej, tej książki. No i oczywiście tak jak powiedziałem, no, książka nie jest tylko o samym kosmosie, w ogóle jest o innowacji w wojsku, o se koncepcji senility, który ostatnio Jacek Bartosiak bardzo dużo grzeje w mediach, tak? czyli że coś się starzeje i przebrzmiewa i to potem wszyscy tego bronią jeszcze, a to już nie działa, tak? więc jest, mówię cały wywód taki zrobiony w książce na ten temat. Jest o broni precyzyjnej, o, o miniaturyzacji, o robotyce, o, o sztucznej inteligencji, bo domena kosmiczna to wszystko przyspieszy tę zmianę. Tak? Skurczy świat, jednocześnie przyspieszy, i będzie to jak wyniosłe wzgórze nad, nad, nad planetą Ziemi. Ale żeby nie było tak różowo, że rozmawiamy tylko o planecie Ziemia, odbyliśmy z George'em w tej książce też fascynującą podróż po tej przestrzeni, którą nazwaliśmy kolebką ludzkości. W układzie słonecznym, czy we wszechświecie. Otóż ten obszar studii grawitacyjnej Ziemi, zwany strefą Hilla, obejmujący Ziemię i Księżyc, no i punkty libracyjne, czyli punkty równoważenia się grawitacyjnego, pięć punktów pomiędzy tymi dwoma ciałami niebieskimi. Oraz oczywiście pasy Fanalena, transfery to, jak się pojazdy poruszają, w ogóle mechaniki, zasady mechaniki orbitalnej, prawda, zasady wydajności energetycznej, delta V, co przybliżamy czytelnikowi, jak to w ogóle się lata, tam jeszcze porusza. O co chodzi z Księżycem, niewidzialny jego stroną, i no, Księżyc jako śląsk, prawda, układu naszego planetarnego. Ale chodzi o to, że wydaje nam się, że. Kiedyś, kiedyś, nie wiadomo kiedy, ale kiedyś. Chociaż jak pisałem tą książkę, wydawało mi się, że to będzie jutro, ale okej, okay, teraz myślę sobie, że może nie wstanie tak jutro. Powstanie układ skomunikowania systemu planetarnego Ziemi i Księżyca, bo Księżyc jest bardzo blisko, jest jak kolejny kontynent z punktu widzenia ruchu, tak, czasu i tak dalej. Jest też w lagu czasowym tylko jeden, chyba przecinek, dwa coś. W związku z tym znośny, jeszcze robotyka będzie działać, sterowanie na odległość, można gadać przez telefon. Z rodziną i wrócić za dwa dni do domu, tak? Będąc na kontrakcie, albo naprawić trzeba robota, i wrócić, tak? Jak się z informatykiem. I system skomunikowania, który spowoduje, że transport pomiędzy Ziemią a Księżycem, a przede wszystkim się orbitami Ziemi, punktami libracyjnymi, które są przed Księżycem, po bokach układu, za Księżycem i za Ziemią doprowadzić do tego, że będziemy mieli zupełnie nową gospodarkę ekonomii. Kto będzie kontrolował system skomunikowania Ziemi i Księżyca, to no całkowicie będzie kontrolował planetę Ziemia, bo będzie mógł kontrolować ruch na planetę i z planety. A kto będzie mógł kontrolować ruch z planety na planetę, to będzie też miał patrole w punktach na orbitach i będzie decydował, co się rusza na Oceanie Światowym i co nie. Dlaczego? Dlatego, że Amerykanie z US Naval War College, gdy pisałem tę książkę, mówili mi, że oni uważają, że do roku 2030 obie strony, Chińczycy i Amerykanie, będą widzieli już właściwie w sobie wszystko w ruchu na oceanie, chyba że to będzie głęboko pod wodą albo będzie pod ziemią. Że nie będzie już miejsc, które nie są objęte zobrazowaniem. A zatem nie będzie takiej sytuacji, jak pod Midway, że się szukali na przykład. A to zmieni paradygmat funkcjonowania i prowadzenia wojen. No, już nie mówiąc o tym, że ta masa stanie się problemem, dlatego, jeżeli oczywiście przeciwnik będzie miał zobrazowanie kosmiczne stałe i będzie ono rezilient, tak? to znaczy, że nie można jego zestrzelić i tak dalej. A to napędzi kolejny wyścig. Bo zwróćcie uwagę, przepraszam za kolejny wątek. Tak jak w zimnej wojnie kosmos stabilizował równowagę między stronami, to w tej chwili destabilizuje. Bo kto ma przewagę na orbitach okołoziemskich jest w stanie udowodnić, że może el eliminować sensory i architekturę przeciwnika, oślepiać go albo likwidować jego widzenie, podsłuchiwanie i tak dalej. I ma zdolność uzupełniania własnych strat przez błyskawiczne wystrzelenia. Proszę bardzo. Virgin Orbit się nadaje idealnie do błyskawicznych horyzon yy, uzupełnień horyzontalnych. Googlejcie sobie, czy się Pentagon interesuje tym, czy US Space Force się interesuje tym i tak dalej, tak dalej. Platformy morskie, których nie można zniszczyć łatwo, bo mogą być mobilne, tak? Co robi Elon Musk teraz na platformach morskich? Co ćwiczy, tak? Co robią Chińczycy? A właśnie to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Przepraszam za kolejną dygresję. W trakcie pisania tej książki zatrudniliśmy researchera chińskiego z który jest w Europie, ale no, zna chiński i wiadomo, i tam skoczył na główkę do chińskiego internetu. No, bo wiadomo, ja bym nic tam nie wyczytał. I na normalnym Osincie, czyli na normalnych źródłach, tak. Powiedziano nam, zresztą to wiem z wielu źródeł, że, że jest chiński internet na temat, temat kosmosu jest przepastny. Toczą się totalne dyskusje, fora, jest totalny hype wśród ludzi, ludzi w Chinach na eksplorację kosmosu. Na fizykę. Astrofizykę, i tak dalej. Totalny hype. To też bardzo dużo mówi na temat prawda, tej rywalizacji, eee, i tak dalej. Chińczycy mają swoich klonów masków, mają również swoje prywatne firmy New robią platformy ruchome morskie, e, wymyślają różnorakie rzeczy. I to nawet z takiego pobieżnego researchu, no, pogłębionego, jak w porównaniu do, 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 do takiego zwykłego zjadacza chleba, no ale siłą rzeczy nie, nie zwiedziłem wszystkich kosmodromów chińskich nie rozmawiałem, prawda, z ludźmi tam. Przypisaniu tej książki, że są głęboko po prostu głęboko innowacyjni i myślą o, o tym, jak, jak to zrobić. Zresztą widać to po efektach, po ilości wystrzeleń, po, po spółkach, które, które mają, po, po tym, co robią na księżycu na niewidzialnej stronie, co robią w punkcie libracyjnym dla księżycem, jako pierwsi, i tak dalej, i tak dalej. Jakie mają ambicje? Co zresztą też w książce opisujemy, jak się wypowiada szef programów kosmicznych, wylotów kosmicznych chińskich, jak opowiada o geografii. Ale wracając do, do tego wątku, i który zgubiłem w międzyczasie. Chodzi o to, że New Space zdolność do kontroli orbit około i, I przewaga ta muskana, już nie daj Boże, supremacja, znaczy nie daj Boże, dla Chińczyków, dla Amerykanów to świetnie. Destabilizuje, dlatego że kosmos daje taką szybkość przy precyzji, amunicji, a jeszcze jakby udało się któremuś się jako pierwszemu wynaleźć prawdziwy, hipersoniczny pocisk manewrujący, nad którym trwają prace. Prawdziwy, taki skuteczny, który lata z prędkością między 5 a 20 czy 25 machów i nie opuszcza planety Ziemia, tylko korzysta z, z, z atmosferycznego powietrza. I z taką prędkością, co de facto powoduje, że jest nie do zniszczenia, to wówczas wojna musi być wyniesiona w kosmos, bo można go tylko namierzyć dłużej i zestrzeliwać tylko przy pomocy systemów mieszanych w kosmosie. A jednocześnie przewaga informacyjna wynikająca z pełnej dominacji w kosmosie i zabranie widzenia drugiemu powoduje taki strach u tego, który nie widzi, że będzie dekapitacja. To znaczy, że on zostanie zabity, on, Xi Jinping, i cały system C2 dowodzenia zostanie wyeliminowany, zanim on w ogóle naciśnie guzik. Innymi słowy, kosmos to tak bywa w rywalizacjach. Domena kosmiczna staje się wielką destabilizacją znaczy prowadzi destabilizację, co też nie zwiastuje dobrze dla nadchodzących turbulentnych czasów. Tak. Z punktu widzenia równowagi wojskowej. Dlatego Amerykanie chcą być tam pierwsi, chcą mieć tam swoje siły kosmiczne i mieć tą supremację. Żeby od razu nie było dyskusji na ten temat. I ja ich rozumiem. Będziemy obserwowali za naszego życia, czy im się to uda. Ponoć, gdyby nie kwestia tego Kabulu, całej tej ewakuacji, to do, docierały do, w ogóle w domenie publicznej. Były takie informacje, że siły kosmiczne miały pokazać jakiś eksperyment. Prawdopodobnie zdolność ze. Likwidacji satelity jakiegoś z laserem albo mikrofalami. Taka demonstracja, że wiecie, rozumiecie, nie jakby coś, panowie to i panie to generalnie game over, nic nie widzicie. Zanim państwo oddam głos, a mam jeszcze tysiące rzeczy do powiedzenia, ostrzegam, więc trzeba zaraz po prostu wymusić na mnie ten Q&A, to yy, jest. Z tym związane również, no, powiedziałbym pewne niebezpieczeństwo, dlatego, że jeżeli jedna ze stron ma poczucie przewagi informacyjnej, a druga ma poczucie, że nie ma tej przewagi, i to natychmiast może doprowadzić do kaskadowego efektu przegrywania, to obie strony mają palce na spuście strasznie, bo jedna ze stron nie chce stracić tej przewagi. I stąd Amerykanie grzeją temat kosmicznego Per Harbor, że Chińczycy mogą wyprzedzająco uderzyć im w systemy i zlikwidować tę przewagę. W związku z tym nie chcą doprowadzić do utraty tej przewagi, a Chińczycy mogą mieć pokusę wyprzedzającego uderzenia, żeby czasem nie znaleźli się w sytuacji, że przegrywają. Na sam koniec mojej wypowiedzi powiem, że jest coś optymistycznego w tym. <laughs> Polega to na tym, że pole walki, bardzo śmiertelne czy śmiercionośne, bo. Pociski współczesne są skuteczne, i tak dalej, nie jest już polem walki przemysłowej z dywanowymi nalotami, z bombardowaniem całych miast. To było punktem ciężkości. tak? To też opisujemy w książce. Kiedyś trzeba było zlikwidować siłę żywą, która każda strzelała jedną kulą, i trzeba było zlikwidować tych strzelających tymi kulami. Niecelnymi, ale dużo kul, dużo ludzi, dużo trzeba zabijać, bo masę. Tak samo trzeba było zabijać masę, która w fabrykach produkowała te kule. Tak? W związku z tym były. Ludzie, którzy żyli w XX wieku, nie mieli farta z punktu widzenia tego, jak gdyby, sztuki wojennej, bo trzeba było niszczyć ludzi, którzy produkowali na zapleczu i którzy strzelali tymi tymi. Współcześnie wraz z dominacją informacyjną nie trzeba zabijać masy, tylko system, który łączy tę masę, czy znaczy nie masę, tylko łączy efektory czy zdolności w jedną całość. A kosmos jeszcze to wypukli, bo wyobraźcie sobie, że wystarczy wyeliminować systemy automatyczne, roboty, które ten, jak to wyłączą to w całość być może. Tak? I w ciągu kilku godzin może się rozstrzygnąć wojna, bo nie ma sensu jej dalej prowadzić, tak? bo przegraliśmy. No. I tam tylko roboty zginą. Tak? Do celu... To jest ogromna przesada, no, litera... Taką, no, literacka przesada, ale jest taka... jest w tym takiś optymistyczny taki rys, tak? bo zarysowuje, zarysowuje się tak gigantyczna przewaga. Znaczy, jest potencjał zarysowania się dzięki kosmosowi tak gigantycznej przewagi nagłej, że nie ma sensu dalej. No, chociaż rzeczywiście człowiek nie jest racjonalną istotą, różnie może być, ale no, jest coś takiego, tak? że nie attrition, tylko natychmiast usłyszana przewaga powoduje kaskadowy efekt. I z punktu widzenia przeciętnego śmiertelnika gdzieś to jest optymistyczne. Teraz zamieniam się w słuch, i e, może macie Państwo pytania. Proszę Państwa, to tylko godzina wykładu. Doktor Bartosiak, jak Państwo wiedzą, może, może wykładać dowolną liczbę godzin. Ale prosiłbym teraz o pytania. I proszę tak zwięźle, tak? Nie, nie, proszę nie, nie robić mini wykładów, tylko proszę o pytania, bo wtedy, jak zadadzą Państwo. Pytanie to będziemy mogli wyciągnąć z naszego, z naszego dzisiejszego gościa jak najwięcej. Proszę bardzo, kto zaczyna? Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia jakiś czas temu podpisały porozumienie AUKUS o współpracy militarnej. Teraz moje pytanie brzmi, czy Francja, która nie dostanie przetargu na okręty podwodne, Dostaną Stany Zjednoczone ten przetarg? Czy Francja, obrażona Francja, może podważać dalszy sens istnienia NATO w tej sytuacji? No właśnie. Nie ukrywam, że spodziewałem się takiego pytania i nawet myślałem, co odpowiem, bo to jest oczywiście gorący temat. Zwłaszcza, że będę miał satysfakcję, żeby powiedzieć, że żeśmy to z George'em Friedmanem przewidzieli i jest to w książce, która została dodana do druku zanim oni tam się dogadywali. Bowiem, tak jak powiedziałem już dzisiaj, konieczność skoncentrowania się na Oceanie Światowym i na wianuszku anglojęzycznych ludów morza jest podstawą operacyjną dominacji amerykańskiej. Skracanie frontu w Eurazji, jakkolwiek y y y y y y y zmiana, formuły, zmiana formuły zobowiązań sojuszniczych, dlatego że wszystko płynie, nie ma czego... NATO nie jest tym samym i zobowiązania bilateralne w Eurazji nie są tym samym. Nasze małżeństwa nie są tym samym, wszystko się zmienia codziennie, tak wszystko płynie. I Amerykanie redefiniują. No, dość powiedzieć, że wczoraj zdaje się, chyba w Defense One, amerykańskim takim periodyku, pojawił się artykuł dwóch amerykańskich no, takich strategów, że należy może Europejczykom w NATO pozwolić na strategiczną... Na strategiczną autonomię bardziej niż do tej pory Amerykanie na to pozwalali. Tak? Bo do tej pory, gdy Europejczycy mówili, mówili o strategicznej autonomii, to mniej więcej na Amerykanów działało to tak, jakby pan żonie powiedział, że dzisiaj chce pan mieć więcej strategicznej autonomii. I e, kończyło się, że nocował pan w hotelu najprawdopodobniej. Tak? E, I e, to, powo to, to powoduje, że. E, no to Zmienia się formuła, tak. No, bo mówiliśmy też o tym wiele razy w Strategy in Future, że Amerykanie bardziej chcą mieć sojusz luźniejszy, żeby nie być ugotowani w zobowiązaniach w Eurazji i mają ten system taki no-do, tak? czyli węzłowy, że na przykład z Polską, no tak rozumiem nasza, nasza elite, tak, żeby Polska była tym wyróżnionym, tak? Dalej chyba jest jeszcze grana ta opcja. Tym wyróżnionym bardziej niż Niemcy i Francja, tak? No i te zatem sojusze się zmieniają, zwłaszcza w Eurazji, w masie lądowej Eurazji będą się zmieniać. I, ale ocean światowy to będzie podstawowy obszar. Dlatego mamy sojusz pięciu oczu teraz. W książce mówimy o sojuszu sześciu oczu, bo powiększono Japonię. Prawda, mamy jedność wywiadowczą. Australia, na przykład ten deal, Australia z punktu widzenia kosmosu jest niezbędna Amerykanom, też o tym piszemy z Georgem, bo Australia ma znakomite położenie kosmiczne. Bo na planecie Ziemia są też miejsca lepsze lub gorsze z punktu widzenia domeny kosmicznej. Voilà. Tak? tak jak z punktu widzenia dostępu do oceanu, tak samo gorzej lub lepiej się startuje z różnych miejsc, wraca w różne miejsca, są różne, prawda, inklinacje orbitalne i tak dalej, wydajność paliwowa i tak dalej, i tak dalej. Już nie mówiąc o systemach obserwacji, downlinku, uplinku, i Australia jest świetna do tego, tak. Więc yy, tak swoją drogą, może za kilka lat sprawdzimy. Podejrzewam, że tam są obietnice wobec Australii z proliferacją broni jądrowej w tym dealu. Tak jak z Brytyjczykami było po II wojnie światowej. I wydaje mi się, że otwarcie nie można było by o tym powiedzieć, no bo to jest złamanie umowy, między, prawda, traktatu międzynarodowego, ale gdzieś to w tle wisi, bo to no… Australijczycy się martwią, tak? co się dzieje z Chinami. Więc, więc no to jest taki przejaw. I ja szczerze mówiąc uważam, że ten przejaw jest relatywnie dobry dla ludzkości, bo gdyby Amerykanie napierali dalej na wojnę technologiczną i, i, i handlową, a jeszcze, tak jak w końcówce Trumpa chcieli napierać na wojnę walutową, czyli wykorzystać dominującą rolę dolara i odciąć Chińczyków od, od dolara w wymianie, albo jeszcze wystawić fakturę za Wuhan i potrącić ją z należyściami wobec Chin, niszcząc zaufanie do globalnego systemu wymiany tak, towarowej, a Nawarro miał takie pomysły, moim zdaniem, czyli doradca ekonomiczny Trumpa, to naprawdę to mogło doprowadzić do kinetycznej wojny. Ta wojna i dalej jest jak najbardziej prawdopodobna i możliwa. Ja też uważam, że niestety najprawdopodobniej wybuchnie w ciągu dekady. Co i tak jest bardziej optymistyczne niż ostatnio. Ben Hodges na Warsaw Security Forum na śniadaniu takim organizowanym powiedział, że w pewnym ciągu pięciu lat będzie. Generalnie mówi to co rok, tylko już teraz pięć lat. Wcześniej mówił chyba dziesięć, teraz już mówi o pięciu. Ben Hodges był dowódcą Wojsk lądowych USA, Europy. I... Uważam, że odejście Amerykanów, odpuszczenie tej rywalizacji w tym sensie, żeby dobra, no już nie Chińczycy produkują tą stal, to wszystko i tak dalej, a my odejdźmy na ocean światowy, służmy wspólnotę z anglojęzycznymi ludami, które dzielą się wywiadowczo, transmisję danych, kosmos i pójdźmy w ten kosmos, zbudujmy branżę, gdzie się czujemy mocni, sztuczna inteligencja, wyprzedźmy Chińczyków, odzyskajmy wigor i innowacyjność społeczeństwa amerykańskiego, z którego amerykańskie społeczeństwo słynęło, tak. Przyciągając najlepsze talenty światowe, mając najwięcej kapitału na to. Odskoczmy od przeciwnika, który boksuje strasznie mocno. Nie? Odskoczmy na chwilę i zbudujmy zwłaszcza, że nas jest mniej liczebnie tak, niż Chińczyków. Odskoczmy, oderwijmy się od zobowiązań w Eurazji, tych ciężkich, jak Afganistan, jak inne. Niestety dotyczy to też nas, to nie jest korzystne do końca dla Polski, ale no mówię jakbym był Amerykaninem, tak jak warsztaty robiliśmy, bo z Friedmanem jak pisaliśmy tę książkę, to robiliśmy sobie warsztaty koncepcyjne. Wojny na ziemi, w kosmosie, rywalizacji geopolitycznej. tak. Ta, ta książka powstawała w wyniku takich warsztatów sesyjnych, tak? jak, jakby to mogło przebiegać. No To jest jedyna droga, żeby w ogóle, żebyśmy nie mieli tej wielkiej... Konfrontacji na ostro między Chinami i USA i wygranie tej domeny kosmicznej. I w pewnym momencie Chińczycy poczuli, że przegrali. No i prawda, bo jest kosmos, bez dominacja, bo jest ocean światowy, jest innowacja, nowy przemysł. Zostawmy już te stalownie, buty, tekstylia, paż tak? No to jest taka moja, moja wizja. I to się i ten auk okres się wpisuje w to tak. Jak się potoczy, to też można by jeszcze porozmawiać. Nie wiem, czy dzisiaj byście chcieli. Jak się potoczy, to, to też e, możemy jeszcze później porozmawiać, że wydaje mi się, że Amerykanie na razie jeszcze nie, nie wykazują wystarczającego wigoru i zrozumienia strukturalnych uwarunkowań, żeby pchnęli. Dlatego, że e, Wolfstein trochę ma rację, gdy mówił, że e, żądanie akumulacji kapitałowej w krótkim zysku, zwłaszcza w, gdy teraz już jest akumulacja w kapitalizmu finansowego, a nie produkcyjnego, jak jeszcze do lat 70. w Stanach Zjednoczonych. Nie pozwala ustabilizować wymogów strategicznych, żeby podjąć prawdziwą długoterminową rywalizację z Chinami o, i osłabia wyraźnie, osłabia system polityczny USA. Mogę to rozwinąć przy innej okazji, ale coraz bardziej się skłaniam do tego poglądu. I innymi słowy, jesteśmy w momencie bardzo dużego przełomu. Dużo właśnie ważniejszego. I to też jest w książce właściwie opisane. Jest taki bardzo duży fragment. Jest bardzo duży fragment o tym napięciu między Behemotem a lawiatanem, między słoniem a a wielorybem, a między systemem Oceanu Światowego Gospodarczym, a systemem kontynentu, tak. Spróbowałem to zebrać z moich i doświadczeń życiowych, osobistych tak itd. Jest też duży fragment o tym, po raz pierwszy to zrobiłem, jak byłem, może to zachęci niektórych jednak do, do zapoznania się z książką, jak byłem prezesem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Co tam mieliśmy w głowach, jakie były zamierzenia, o co chodziło geopolitycznie z Centralnym Portem Komunikacyjnym jest taki bardzo długi fragment w rozdziale właśnie Ocean Światowy kontra kontynent. Kolejne pytanie. Dobry wieczór. Krótkie pytanie. Czy i ewentualnie kiedy sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana w procesach podejmowania decyzji politycznych? A, okej. Okay. Bardzo ważne pytanie. Od razu powiem. Nie umiem odpowiedzieć oczywiście na to pytanie kiedy. I oczywiście musimy sobie zdefiniować, co to znaczy sztuczna inteligencja, prawda? Czy to jest po prostu algorytmy obliczające tylko big data i dając jakiś tam wynik, co tam społeczeństwo chce, czy coś jeszcze innego? I postaram się w kontekście książki odpowiedzieć w dwojako dobrze na, na ten wątek, od razu przyznając się, że się nie czuję mistrzem świata w sztucznej inteligencji, jej aplikacji i tak dalej. Po pierwsze, właściwie trojako odpowiem. W kosmosie. Systemy sztucznej inteligencji będą nieodzowne, bo są takie prędkości, i taki ruch, i takie na scenie rzeczy transmisji danych, że człowiek nie da rady. Ale jednocześnie długo naradzaliśmy się z George'em przy jednym warsztacie wojennym wojny w kosmosie i znajduje to odzwierciedlenie w tym rozdziale wojna w 2076 roku jest to tamu sztucznej inteligencji o systemach bojowych na orbitach o w punktach libracyjnych, gwiazdach bojowych. To tam wojna się przenosi kolejno w drabinie eskalacyjnej, prawda, na, na szczeble. Ale uważamy, jestem tego zdania, że na przykład na gwiazdach bojowych albo w punktach, może jak, jak na przykład w punktach libracyjnych, będą łańcuchy logistyczne, magazyny, gdzie będzie paliwo i dalej będzie pasa steroid, transport i tak dalej bo punkty liberacyjne, wiecie Państwo, są idealne dlatego, tego, bo jest bezwysiłkowe, bo wydajność paliwowa jest lepsza, to, to, to tam sztuczna inteligencja może dowodzić. Ale gdzie będą podstawowe decyzje dotyczące zarabienia pieniędzy i zmiany pewnych dealów, albo w szczególności, gdzie trzeba będzie podjąć syntetyczną decyzję związaną z wojną, prowadzeniem wojny na orbitach, na planecie Ziemia, to w gwiazdach bojowych jednak człowiek będzie podejmował tę decyzję. Dlatego, że uważamy, że, że sztuczna inteligencja, tak jak ja ją teraz rozumiem, jest tylko jednak matematycznym zbiorem danych, które szybko przetwarzają, ale trzeba mieć ale strategię z sztuką. Nie da się tego nauczyć ani wyliczyć. Trzeba to poczuć. I ostatecznie człowiek jednak jest w centrum tego. Oczywiście totalnie obudowany tym wszystkim systemem. Ale gdzieś, i to taki jest optymistyczne, trochę zrobiłem spoilera, bo to jest naprawdę ostatnia strona książki. Że gdzieś ten człowiek, jednak w tej wieży bojowej, albo tam jest taki, taki dylemat, który Amerykanie muszą. Kończy się książka. Amerykanie stoją przed bardzo poważnym dylematem. Muszą podjąć decyzję, która zadecyduje o wszystkim. I muszą polegać albo na, na tym, co im mówi ten system, można nazwać to jakimś takim z sztuczną inteligencją, z całym dym, albo zaufać takim old school odczuciom ludzi, którzy widzieli, patrzyli, pf, wąchali i tak dalej. Nie? No. To, e, e, to tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o, o resztę, o sztuczna inteligencja, przeliczanie, tam, no, systemy obserwacyjne, to dowodzenie tym wszystkim później. Zresztą przecież kosmos, musimy sobie zdawać sprawę, no. przecież eksploracja kosmosu, czy robienie tam pieniędzy będzie głównie dokonywane przy pomocy systemów automatycznych, robotycznych, bo ludzie rzadko będą się tam pojawiać, bo to jest bardzo trudne środowisko dla człowieka i zresztą to kosztuje, że człowiek tam się pojawi. Chociaż nie chcieliśmy zastąpić faceta, autora książki pod tytułem Deep Space Warfare, Klein się nazywa, Zapomniałem w tej chwili. Bardzo, przepraszam, jak ma na imię, chociaż z nim rozmawiałem, na, jest to na YouTubie też. Facet siedzi na Guam, jest operatorem dronów, jest pułkownikiem sił powietrznych USA i napisał książkę pod tytułem Deep Space Warfare, gdzie opisuje wojny międzygalaktyczne, ale nie z punktu widzenia nam właśnie przy całym szacunku, jak Lem czy coś. Tylko naprawdę jak się będzie dokonywało inwazji, jak piechota morska kosmiczna, piechota kosmiczna będzie musiała to zrobić, jak się robi. Nie wiem, koncentrację masy, jak... No, fantastyczna książka, zupełnie przesunięta, daleko, daleko w tym. I on tam, siedząc na gułam, sterując z tymi bezpilotowcami, które tak naprawdę codziennie ścierają się z chińskimi bezpilotowcami, napisał taką książkę. Możecie sobie zobaczyć Deep Space Warfare. Polecam wszystkim, jeżeli się książka nasza spodoba, to polecam oczywiście książkę też Kleina, Deep Space Warfare. Kolejne pytanie. Szanowny panie doktorze, co powinna zrobić nasza najjaśniejsza Rzeczpospolita, aby w tym kontekście maksymalnie zwiększyć swoją pozy pozycję? To rozumiem pytanie z gatunku najłatwiejszych na, na, na świecie. Może w związku z tym, że chyba nie znam odpowiedzi na to pytanie. A na pewno nie byłaby to odpowiedź satysfakcjonująca pana, to może skoncentruję się tylko na tym wątku kosmicznym, dobrze? Chciałbym zobaczyć kiedyś, a najlepiej szybko, że rząd polski i cała infrastruktura ustawodawcza i infrastruktury finansowej zostałaby stworzona, żeby nastąpił wybuch wybuch myśli inżynierskiej w garażach. Bo tak może być. W, w stodołach przesłowiowych wszędzie, związanej właśnie z eksploracją kosmosu. I żebyście mnie Państwo zrozumieli, tam naprawdę nie trzeba robić rakiet takich potężnych jak NASA robi. To dotyczy satelitów, elektroniki, systemów transmisji. Chciałbym, żeby młodzi Polacy, inżynierowie, kończyli warszawską politechnikę i żeby miała najlepszy wydział w Europie związany z tym który bezpośrednio robi rzeczy dla Ilona Maska i, i latają na księżyc, na na orbitach około-księżycowych około ich systemy. Tak? I żeby zarabiali na tym pieniądze, byli bogaczami, żeby powstali milionerzy, żeby powstała polska Dolina Kosmiczna, gdzie są milionerzy z New Space, i żeby powstał polski port kosmiczny najlepiej na wybrzeżu, żebyśmy startowali tam horyzontalnie, czyli z samolotów podwyższonych, ale też pionowo żebyśmy stworzyli platformę, żebyśmy wzięli udział w skomunikowaniu, uruchamiając energię ludzką tylko i oczywiście zabezpieczając im możliwość dofinansowania takiego, żeby oni mogli stworzyć ten, ten, ten pomysł, tak? Czy, żeby to była taka elastyczna, no skuszę, no, tak na przykład w Izraelu jest, tak pod tym względem, wygulajcie sobie po naszym spotkaniu. Co Izrael robi w New Space? No, taki mały kraj i z takim niskim PKB stosunkowo, no, po prostu. I to mi się marzy, żeby, żeby ludzie nie wyjeżdżali stąd w związku z tym. To byłoby super. I to jest, jak byłoby wystarczająco super tak dla mnie. No. Kolejne pytanie. Dobry wieczór, panie doktorze. Takie w cudzysłowie proste pytanie: mianowicie, czy tak naprawdę obecne działania Amerykanów w kontekście właśnie supremacji kosmicznej nie są de facto wyrazem ich słabości, to znaczy po prostu desperacji względem tego, jak Chińczycy się rozwijają oraz czy idzie za tym realny potencjał intelektualny oraz realny potencjał rozwojowy tutaj w kontekście chociażby tego, jak wygląda obecnie NASDAQ, bo mm, można by powiedzieć, że co starsi inwestorzy amerykańscy mogą mieć pewne, że tak powiem, wątpliwości, skojarzenia, jak to ostatnio się skończyło. Dziękuję serdecznie. Tak. Kolejne trudne pytanie. Zanim jeszcze odpowiem, to dodam jeszcze do, do poprzedniej odpowiedzi. To, co powiedziałem, to nie są jakieś fantasmagorie. No, nie powiem, że pamiętacie państwo, jak to było w międzywojniu, ale no, kojarzycie z literatury i ze wspomnień, jaki był wysyp inżynierów w garażach dotyczących samolotów. Każdy mógł zbudować samolocik i wszyscy budowali. Najróżniejsze prototypy. Sprawdźcie sobie, jeżeli jeszcze tego nie wiecie, ile lat mieli nasi konstruktorzy naszych samolotów w latach 20 -tych, 30. -tych. Po prostu wszędzie się w świecie wtedy budowało samoloty na gigantyczną skalę i to była niedroga historia. Tu sklejka, tu drewno, i latali. To musiało być z punktu widzenia. to musiały być niesamowite czasy, nie? Jak ktoś był, miał zapał do tego. I dawne państwo polskie, Druga Rzeczpospolita. Która miała wiele innych wad, ale no, nie wiem jak, ale stworzyła coś takiego, nie? Wiarę i zapał i te konstrukcje były wprowadzane później do wojska i, do, i przecież do przemysłu, do, do funkcjonowania, tak? Były, można było to robić. A to też była nowa domena, prawda? Nowość, coś nowego. No, dobra. Tu już tak chciałem dodać. To jest bardzo dobre, pańskie pytanie jest bardzo dobre. Ostatnio widać, że fundusze inwestycyjne inwestują jednak w space. Tak? Oczywiście starzy inwestorzy nie rozumieją tego i, i tam patrzą krytycznie na to. No poza tym w ogóle to jest pytanie o stan gospodarki amerykańskiej. Tak? O zadłużenie, o ten nawiz kapitalizmu finansowego. Bez wchodzenia w jakieś szczegóły ja nie umiem rozstrzygnąć oczywiście tego. Z jednej strony czytam Ray Dalio który mówi, że nadchodzi wielki kryzys w Stanach i w ogóle to pęknie. Z drugiej strony czytam o komunikaty Fedu, który mówi, że jest super, wspaniale. Z, jedy, z kolejnej strony znowu czytam Goldmana, który mówi, że to po prostu będzie Armageddon. I jeszcze rozmawiam z Louis Gabem, który też mówi, że to jest w ogóle, nigdy tego nie było w historii świata. Z kolejnej strony, no nie wiem, no, czytam takich ekonomistów czasami, którzy mówią, że wszystko będzie super. Tak, Szczerze mówiąc, nie wiem, i wszyscy patrzą, to jest jakiś niesamowity eksperyment, co się dzieje w Stanach z tym drukowaniem pieniędzy tak? i jak wygląda giełda w oderwaniu. Znowu, dzisiaj często wracam do Wolerstina, bo ten kosmos, on po prostu nie uwzględnił kosmosu, domeny kosmiczne jako nowego prawda, pomysłu na, na ludzkość, swoich rozważania, ale bez, gdyby oderwać tylko ten kosmos, który my dodajemy w książce z Georgem, to rzeczywiście jesteśmy w jakimś punkcie zapalnym, bo no, Amerykanie mieli fazy, tak? Załapali się jako najbardziej. Brytyjczycy opanowali pierwszą rewolucję przemysłową, dlatego zbudowali imperium. Amerykanie i Niemcy byli najlepsi w drugiej rewolucji przemysłowej, która była od końca XIX wieku. I później z dużym proszeniem stoczyli 30-letnią wojnę o dominację nad systemem światem, czyli kto ustanawia zasady akumulacji kapitału. Tak naprawdę mam nadzieję, że nie obrażam nikogo, ale dużym uproszczeniem. Tak Wallerstein mówi. Amerykanie wygrali z Hokiem i mieli imperium produkcyjne w latach 45-70, tam z kawałkiem, gdzie po prostu produkowali dla całego świata. Później, jak zaczęli tracić konkurencyjność i hegemonia słabła, to zaczęli narzucać reguły konsensusu waszyngtońskiego po to, żeby wszyscy otwierali gospodarki na penetrację kapitału i jak gdyby przesunęli punkt ciężkości swojej gospodarki na kapitalizm finansowy w dużej mierze spekulacyjny, tak? który, jak Ray Dalio opisuje, poprzedza wielkie kryzysy. Znaczy to jest zwiastun upadku hegemonicznego. Tak? To Amerykanie niektórzy twierdzą, że ich to nie będzie dotyczyć. No i zobaczymy. tak? Bo mamy właśnie taką sytuację gdzieś na skraju, Bronią tej swojej pozycji, dominują nad kapitałami światowymi, ale Chińczycy są potęgą produkcyjną i coraz bardziej starają się wyeliminować dominacji amerykańskiego kapitału, wasza na swoim rynku, i tak dalej. Stworzą tak zwane imperium świat, gdzie władza polityczna jest silniejsza niż siły stojące strukturalne za chęcią pomnażania i akumulacją kapitału wprost. Czyli jak gdyby stworzyli monstrum w Chińczycy takie. Nie wiadomo, gdzie to zaprowadzi świat. Po prostu jesteśmy w wielkim znaku zapytania. I uznaliśmy z Georgeem, że napisanie książki o kosmosie spuści trochę powietrza z tego systemu. Poprzez to, że no dobra, mamy tą nową domenę i tam może być ten zachód, prawda, Elon Musk, rakiety, silniki Nowe, skomunikowanie, i to zmieni reguły gry, jeszcze Amerykanie mogą tam wygrać. I to byłoby najlepsze rozwiązanie, bo byśmy mieli, prawda, wolność słowa, wolność i tak dalej, no taką, jaką my lubimy w Polsce. Bo jeżeli to się nie uda, drodzy Państwo, to może być różnie, jeżeli Chiny będą najpotężniejszym mocarstwem na planecie Ziemia, ze swoim sposobem pracowania, akumulacji i rozwiązaniami cywilizacyjnymi, to, będziemy, to będzie świat, który nie znamy do tej pory, prawda? No, chciałbym powiedzieć, tak zachęcając do książki, że ta książka prowadzi nas do rozwiązania, jak tego uniknąć, tej sytuacji. Ale no, sami stwierdzicie czytając. Kolejne pytanie. Dobry wieczór. Panie doktorze, ja mam trzy pytania, ale będą zwięzłe. Po pierwsze, mówi Pan, że jedyną szansą dla Polski w konflikcie, który rysuje się z Rosją jest armia nowego wzoru. Również rozumiem, że to będzie armia oparta o rozwiązania kosmiczne, o której Pan dzisiaj mówi. Ja mam pytanie, ile czasu, ewentualnie któryś z Panów wojskowych, którzy są tu na sali, mógłby też podpowiedzieć, ile czasu nam potrzeba? żeby od dzisiaj, biorąc pod uwagę budżet państwa, politykę i inne rzeczy, taką armię stworzyć. Taką przypuśćmy, jak pan mówi, że ma Izrael, bo wspominał pan na przykład, że my na przykład nie jesteśmy czasami w stanie zobaczyć ćwiczeń zapad, ponieważ wysiadają systemy naszego sojusznika. Drugie pytanie to jest, czy pan wie, czy. Żebym zapamiętał wszystkie tylko pytania, bo. Tak, tak. Jeszcze dwa i, i krótkie już. Ale to chodzi głównie o czas stworzenia armii nowego wzoru dla Polski, tak? Ile pan przewiduje na taki czas przy przyspieszeniu ewentualnie przy zajęciu się naprawdę poważnie tym problemem? Drugie pytanie to jest takie, czy pan. W technologii kosmicznej zna już rozwiązania, gdzie z kosmosu mogłyby zaatakowane być siły przeciwnika. Czy są już takie rozwiązania, przynajmniej w fazie projektów. I to bym był wdzięczny za to drugie pytanie, a trzecie pytanie to chodzi o Chiny. Chodzi o to, czy przy znacznej większej liczbie ludności. I postawienie rządu, to znaczy rząd chiński stawia teraz, według profesora Góraczyka, na zmodernizowanie klasy średniej, powołanie do życia klasy średniej, ale przede wszystkim na technologię i innowacyjność. Oni, przypuśćmy, 100 inżynierów mogą mieć w przyszłości od tak. A czy Amerykanie są w temu w stanie podobać? Dziękuję. Dobrze, bardzo szybko. Obiecuję, że postaram się o Armii Nowego Wzoru na odrębnych spotkaniach związanych z Armią Nowego Wzoru. Postaram się tak szczegółowo, jak tylko będę potrafił. Jeżeli chodzi o zdolności kosmiczne, no wydaje mi się, że musimy mieć jako państwo niebiedne, nie a właściwie dosyć już bogate. System zobrazowania z własną kontrolą, który uzupełnia w istotny sposób nasz własny system świadomości sytuacyjnej, niezbędny do wygrywania. Uzyskiwania przewag lokalnych i ogólnych w nowoczesnej bitwie zwiadowczej. Tak? Dzięki temu, mając przewagę manewru, decyzji i tak I to jest niezbędne. No i, i stać nas na to, moim zdaniem, musimy zawsze wszelką cenę przejść. To jest taka odpowiedź co do armii nowego wzoru na dzisiejszym spotkaniu. Drugie pytanie. Eee... Dotyczyło. E, proszę mi przypomnieć, szybciutko, bo wiedziałem, że zapomnę, zawsze zapominam drugiego z trzech. Dotyczy, Dotyczyło nowych technologii e, w kosmosie, A, dobrze, e, już wiem, związanych dobrze. z bezpośrednim zwalczaniem tak, przeciwnika. Tak, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. E, rzeczywiście, bo to nie jest łatwa historia. Otóż no, systemy na orbicie, zwłaszcza na niskiej, z wielką prędkością cały czas się poruszają. Na dodatek no są inne zasady ruchu, więc nie można tak po prostu zrobić bombardowania orbitalnego, bo inaczej to, się, to nie, nie da się tego zrobić precyzyjnie. Już absorbując od innych trudności. Były takie pomysły, tak zwane roads from God, czyli drągi od Boga. To Amerykanie mieli takie pomysły na pociski wolframowe zrzucane właśnie z czegoś. No, kwestia jest oczywiście laserów tak? I, i systemów Energy Directed Weapons, czyli broni e, kierowanych energią, czyli jak to przetłumaczyć na polski. Jakoś postarałem się w książce to zrobić. No właśnie, bo jeszcze jedna rzecz, którą muszę powiedzieć. Książka powstawała w języku angielskim. Tak? Postanowiliśmy, że premiera będzie po polsku i wtedy postanowiłem osobiście przetłumaczyć tę książkę. Nie spodziewałem się, że to jest taki po prostu trudny. W związku z tym siedziałem długie miesiące, po prostu od rana do nocy, tłumacząc tą książkę, więc tym bardziej rozumiem, jak ciężka jest praca tłumaczy. Szczerze powiedziawszy, co chcę powiedzieć, jasno. Wcześniej tego nie doceniałem. Po prostu to jest ogromny wysiłek, i taki fizyczny, po prostu fizyczny wysiłek, ogromnego, dupogodzin, skupienia i tak dalej. A chciałem sam przetłumaczyć w sumie książkę, której jestem współautorem, żeby nie było, prawda, jakichś takich chemia, żeby była cały czas między polską a angielską wersją. Więc no, moim zdaniem przełomem będzie to, jak z z z Ziemi wymyśli manewrujący pocisk hipersoniczny, który nie opuszcza planety Ziemia, tak? Czyli nie jest tym hypersonic glide vehicle, to co mają Rosjanie i Chińczycy, Czyli nie jest tym pociskiem, który wychodzi w przestrzeni kosmicznej jak V2 i wraca manewrując przy pomocy takich jak szybowiec, tylko z wielką prędkością kosmiczną, wytracając ją w manewrze, ale z ogromną prędkością manewrując, to co Rosjanie się chwalą, że mają. Tylko prawdziwy pocisk, tak jak Tomahawk, tylko który zasuwa 8 machów i na 5 tysięcy kilometrów, czy 12 tysięcy kilometrów. sobie na przykład strzał takim pociskiem z, z Berlina do Warszawy w 90 sekund. nie? Tak? To zmieni geometrię pola walki. I wówczas nie da się zwalczyć tego, ze względu na krzywiznę Ziemi, prędkość, z jaką się porusza, przeszkody i tak dalej, nie da się utrzymać trackingu takiego pocisku, już nie mówiąc o zwalczaniu tradycyjnym, prawda, rakietą napędem chemicznym. Tak. W związku z tym wróci pomysł Gwiezdnych Wojen Regana, czyli Brian Pebbles, i e, no, czyli tych kamyczków, lśniących kamyczków i. I, i brilliant eyes, czyli no, tych takich śniących oczu, czyli widzimy sensory i strzelamy laserami, tak. Żeby strzelać, z... no to oczywiście jest w, w przyszłość, ale opisujemy to w rozdziale o przełomie. O... Trzy przełomy muszą zaistnieć, a no bo jeszcze ważna rzecz. Dzisiaj gdyby wybuchła wojna, to kontynent, to Ziemia wygrywa nad kosmosem, w no, dużym uproszczeniu, bo Dopiero raczkujemy w kosmosie. W związku z tym wystarczy z Ziemi zniszczyć porty kosmiczne, systemy dowodzenia i jest game over kosmosu, tak? Tam polatali sobie. W związku z tym, na przykład jakby wybuchła wojna między Chinami i USA, to nie tylko Chińczycy pewnie zestrzelą trochę satelitów, zwłaszcza na średnich orbitach, ale też ordynarnie wystrzelą coś w, w bazę, prawda, w Cape Canaveral, w Boca Chica. No w, w, Na Hawajach jest sporo i w Australii też systemu sterowania systemami kosmicznymi. I koniec, tak, bo jesteśmy zależni od Ziemi. Na dodatek z Ziemi można rakietami kinetycznie niszczyć satelity. Tak? E, nawet na geostacjonarnej pra prawdopodobnie jest to możliwe. To taka spekulacja, o którą, którą pisujemy w książce. Już nie mówiąc o tak zwany soft kill, czyli że mamy własne myśliwskie satelity, to już się już dzieje i one robią takie zwane randewu, zbliżają się do, na Orbita i tam fizycznie coś robią albo elektromagnetycznie zakłócają. I to się wydarzy. Donald Rumsfeld napisał w 2001 roku, tuż przed zamachami na World Trade Center, był szefem takiej komisji w kongresie, który napisał raport Space per Harbor, czyli kosmiczne per Harbor, że tego się boimy, właśnie Chińczycy, Rosjanie to nam zrobią i tak dalej, a my jesteśmy zależni od kosmosu, to musimy. No więc wtedy zacznie być, wtedy Amerykanie będą, Amerykanie i inni będą chcieli zrobić konstelację obserwowania i niszczenia w fazie startowej tych pocisków. No i wtedy będziemy mieli wojnę w kosmosie na maksa, bo Inni będą z kolei budować myśliwce przechwytujące kosmiczne, czyli pojazdy kosmiczne, które będą manewrowe i szybciej się poruszały, żeby niszczyć z kolei tą konstelację. No i wziął zacznie, opisujemy to, i będą takie kolejne schodki, i tak dalej. Prawdziwym przełomem będzie zbudowanie technologicznie prawdziwego samolotu kosmicznego. Czyli nie to co teraz, że tam ledwo pokonujemy tą studnię grawitacyjną. Spuchliśmy ze zmęczenia, paliwo zużyte. Najlepiej za, jeszcze byłoby zatankować na orbitach to co Elon Musk robić, żeby mieć jakąś manewrowość później dalej. Tylko po prostu jest taki impuls właściwy, czyli to, to miara poruszania się, czyli taki długi impuls właściwy spalania przy pomocy nowych napędów że on sobie startuje, może być obciążony, może być w ogóle wzmocniony pancerzem, jest bardziej odporny na laser, tak? z przodu zwłaszcza. Sobie startuje, leci na Księżyc, kręci się, wraca do, na, do Mezosfery, kręci się po powietrzu atmosferycznym, z powrotem do próżni, tam uzyskuje prędkość kosmiczną, bo prawda w kosmosie jest fajnie, bo prędkość kosmiczna, ale są przewidywalne orbity, czyli można przewidzieć, gdzie się znajdzie za chwilę. A powietrze, z kolei przejście niżej, celnie karmana i niżej dużo, daje taką możliwość, że oczywiście prędkości są mniejsze, ale jest manewr. więc wymyśl, Wyobraźmy sobie, że mamy taki pojazd, że on sobie tak tu, tu, to tam wraca, kręci się. Tak? No to nie do zniszczenia jest taki pojazd, teoretycznie, przynajmniej według tego, jak sobie wyobrażaliśmy, to teraz. No, i to byłby prawdziwy tak zwany game changer wszystkiego, i wtedy zapanuje kosmos. Plus wtedy, oczywiście, gwiazdy bojowe będą musiały być stworzone i ludzie tam musieliby być, po to, żeby łączność nie była z ziemi, żeby nie była podatna. C2 musiało być tam, a nie na ziemi, żeby nie było podatne na zniszczenie ziemskimi systemami, i wtedy będziemy mieli prawdziwą erę kosmiczną. No, do tego jeszcze trochę wody w rzece naszej wiśle, niedaleko zresztą tutaj, jak i na Wisła, upłynie. I trzecie pytanie o Chiny. No właśnie, to jest punkt ciężkości. Jeżeli Amerykanie nie podejmą tego wysiłku, to rzeczywiście nie będą mieli tych, tych zdolności. Tak jak powiedziałem, struktura kapitalizmu globalnego jest tak niekorzystnie ukształtowana, że w, w krajach anglosaskich premiuje, gdyby naukę, i, bo tam się robi pieniądze, Premiuje ludzi, którzy zarabiają w bankowości w finansach, w derywatach i w obsłudze finansowej, tak? No plus oczywiście Fintech, czyli Apki i tam Google, nie promuje inżynierów, dlatego, że tam nie ma tyle pieniędzy. Na tym polega ta faza kapitalizmu, tak? Według mnie, jeżeli Amerykanie sobie z tym nie poradzą, poprzez na przykład zbudowanie nowego przemysłu i takich New Space czy kosmos, to nie będą mogli wygrać rywalizacji z Chinami. Tak, niestety, wydaje mi się, że tak będzie. A czy potrafią? Zobaczymy, no, rozstrzygnie się to za naszego życia. I dopisując ostatnie zdanie do tego, o co Pan pytał. Dzisiaj na Twitterze jest taki analityk portugalski, Bruno Machao, zdaje się, że dobrze, czy dobrze czytam, mam nadzieję, po portugalsku, który był kiedyś wiceministrem spraw zagranicznych w Portugalii, w ogóle geopolityk, pisze książki geopolityczne. Mam... Jest świetnym twitterowcem w tym sensie, że ma świetne, takie naprawdę, no tam trzeba zmieścić świetne komentarze. I wiecie, że Chińczycy ostatnio wprowadzają takie zasady, że tam na Playaka można grać godzinę chyba tygodniowo, tak, Tam PlayStation, tam komputery coś, tam telefony dzieci zakazują. Ostatnio też, ostatnio też, ostatnio też był taki pomysł, że... Filmy można tylko robić takie typu z Clintem Eastwoodem, a nie z, z, z boj bandem, tak? takie, żeby wzmocnić maskulinizm, wzmocnić, prawda, człowieka z produkcją. No prawda, taki old school zachód, nie? Można powiedzieć. To on sobie tak pół żartem, pół serio zażartował, że właśnie. Pamiętacie, wiersz niczego ostatni człowiek? Państwo? Dobra. To zachęcam, po naszym spotkaniu albo teraz, wygooglajcie sobie. The Last Man po angielsku, no chyba ostatni człowiek, wiersz niczego. Opisuje, jak będzie wyglądało życie ostatniego człowieka na planecie. Oczywiście w wierszu. George Friedman rok temu mi powiedział, że dla niego życie Europ Europy Zachodniej dokładnie jest oddane w tym wierszu niczego. I dzisiaj w Machało napisał, że kurczę, Normalnie Chińczycy tymi zakazami i nakazami zachowują się tak, jakby chcieli zwalczyć możliwość powstania u nich tego ostatniego człowieka. Nie wiem, czy roz... Mam nadzieję, jak przeczytacie ten wiersz, to będziecie wiedzieć o co chodzi. I to jest tak naprawdę chyba najlepsza odpowiedź na Pańskie trzecie pytanie. Kolejne pytanie. Dzień dobry panie doktorze, dwa pytania i apel. Pierwsze pytanie, na początku prelekcji wspomniał pan, e, czy mógłby pan rozwinąć negatywną selekcję strukturalną, to jakaś własna heurystyka, czy to wynika z jakiegoś e, istniejącej już heurystyki, to pierwsze pytanie. Drugie, czy w Polsce genialny inżynier, astroprzedsiębiorca musi być jak Henryk Grzegler trzecim synem króla Portugalii? Albo jak Elon Musk najpierw miliarderem, żeby na Ziemi być e, na, miliarderem na Ziemi, żeby być milionerem w kosmosie, a tak w jednym zdaniu, czy musimy zakładać pomoc rządową, mamy wsiąść do pociągu New Space. Jeśli tak, to jaką? No i Apel, e, czy poza wizjonerstwem i przedstawianiem możliwości, jakie przed nami stają, może pan nam znaleźć formułę czynnego udziału w tworzeniu polskich struktur do tworzenia New Space? Dziękuję. Okej. Okay. No dobrze. Tak, to jest, może zacznę z takiej grubej rury, a później przejdę bardziej tak w szczegółach. Wydaje mi się, że żebyśmy się załapali tak naprawdę na, na... Gospodarkę innowacyjną, na gospodarkę, czy zdołali zbudować to, co pan zapytał w ostatnim pytaniu, tak, New Space, to musimy dokonać przełamania mentalnego w Polsce, niestety, i kulturowego. Ja sobie kiedyś nie zdawałem sprawy, nie, nie wiem, czy to wynikało z mojego wychowania, czy z tego, że się głównie zadawałem z anglosasami w swoich sprawach zawodowych, szczerze powiedziawszy. I, Dopiero w ostatnich nie wiem, 8 latach zrozumiałem, że u nas niestety jest mapa mentalna, jeszcze wynikająca z dualizmu na łabie. Ja kiedyś to mówiłem. Teraz przy Armii Nowego Wzoru bardzo dużo zaczynam o tym mówić, prawda? Przestałem tylko o geografii, tylko mając brzemię odpowiedzialności, że dokonaliście Państwo zrzutki i robimy Armię Nowego Wzoru, to zrobimy ją od początku do końca. Chcemy zdać sprawozdanie z naszego wyobrażenia, jak to powinno wyglądać, i niestety wtedy trzeba o tym powiedzieć. Wydaje mi się, że dopóki nie zrobimy tego przełomu, że kompetencja będzie najważniejsza i nie jesteśmy zazdrośni o siebie poprzez jakieś chore systemy lojalności politycznych, to nic nie będzie u nas i będziemy ciągle wyjeżdżać. I nie przełamiemy tego, że jesteśmy gospodarką peryferyjną systemu światowego, nawet nie półperyferyjną, bo gospodarka półperyferyjna ma to do siebie, że broni swój rynek, rywalizuje, tworzy właśnie taki new space. to gra południowa jest gospodarką półperyferyjną, no my do niej mamy daleko. Nawet nie podejmujemy tego wysiłku. Cieszymy się z miejsca, które nam ktoś zadał, przenosząc przemysły mało już marżowe. Tak jak kiedyś tekstylia były zajebiście marżowe w początku XIX wieku, no to teraz nie są. Nie? Dlatego Brytyjczycy i Amerykanie już ich nie mają, ani Niemcy. Tak? I to tak ten pochód marżowości tak naprawdę jest historią człowieka. I teraz najlepsze marże są w przemyśle kosmicznym New Space. I chciałbym, żeby polski rząd dopilnował tego, żeby nikt nam nie skrzywił tego boiska i nam nie zabronił w sposób jawny lub niejawny robienia tego. Wszelkimi sposobami, żeby polski rząd bronił tego. Również takimi, które, których należy się spodziewać po podmiotowym państwie, na które zasługujemy wszyscy. I do tego, na które są pieniądze moim zdaniem. Tylko on nie wiadomo, gdzie przepływają. Bez rozwiązania tego systemowego, jeszcze jedną rzecz powiem. Musimy odejść od takiego durnego modelu, który dotyczy na przykład przemysłu zbrojeniowego, ale pewnie też będzie dotyczył niestety, jak źle to zrobimy, technologii kosmicznej. Że politycy siedzą na kupie publicznych pieniędzy i uważają, że to są ich pieniądze. W tym sensie, że powołują spółkę Skarbu Państwa, gdzie wrzucają dotacje z pieniędzy publicznych i baronowie zarządzający tą no, spółką, jakiś polityk, który buduje swoją pozycję polityczną, wydaje te pieniądze na budowanie swoich lojalności politycznych i ekspansję swoją polityczną, a nie na re realizowanie realnie łańcucha, całego łańcucha wartości za te pieniądze publiczne pod kątem pewnej etyki pub kolektywnej, publicznej dla nas wszystkich. Tylko buduje swoje zależności. Niestety to jest cholera jasna, co się z naszych głowach. Wynikających chyba z niezłamania dualizmu na i Moim zdaniem dlatego ludzie wyjeżdżają z Polski. A mamy bardzo dużo pieniędzy w systemie. Tylko, że jest jakaś taka mapa mentalna, że to jest defaultowe ustawienie: że mam te pieniądze, to rozdaję po swoich po lojalności, a nie kompetencji. I kończy się to tym, że mam, siedzę na kupie pieniędzy i kupuję gotowy produkt ze Stanów. Abyśmy tak nie skończyli ze Space. Abyśmy tak nie skończyli ze Space'em, bo to Elon Musk mówił, jeden inżynier generuje 10 miejsc pracy. masażystki, faceci od sushi, prawda, i tak dalej. Jeden inżynier. A jak się tworzy cały łańcuch wartości w nowej branży, to się po prostu można zbudować czempiona. No. I politycy powinni mieć służebną rolę. Oni są tylko, ja już to mówiłem, małymi misiami obsługującymi siły strukturalne, a nie jakimiś demiurgami, którzy po prostu nie swoimi pieniędzmi budują własne imperia. Po to, żeby mieć siłę polityczną. No to jest niestety jeszcze spuścizna moim zdaniem bycia na wschód od łaby. Wydawało nam się, że zniszczymy to przez ostatnie 30 lat. Tymczasem moim zdaniem to nie wygląda dobrze. I i trudno będzie nam mówić o czymś takim jak New Space albo in, sztuczna inteligencja. To dotyczy później uniwersytetów naszych, wszędzie gdzie jest domena publiczna, gdzie są pieniądze publiczne. To, to, to jest takie defaultowe ustawienie jak setting, nie? Tak jak ustawienie w komputerze. I to jest podstawowy problem moim zdaniem, który powoduje, że ludzie, którzy już są w tym systemie, jak byli młodzi to mieli ochotę zadawać takie pytania jak pan. No Po roku nie mają siły, bo cztery razy się odbili. Zobaczyli, że gdzieś już z chękiem zarobili, w ogóle bez sensu. Nie wiadomo po jakim patentie, na jakim patencie. W ogóle nic nie można. Tak? No i potem już człowiek tylko chce żyć i wrócić i oglądać Netflix z telewizji. Tak? I oby to mu się udało. Proszę mi wybaczyć, bo mówiliśmy o kosmosie, ale y, tym. Nie działa chyba? Działa. Umówmy się, ostatnie trzy pytania, dobrze? Żebyśmy się zmieścili w tych dwóch godzinach, i <laughs> może tutaj rzeczywiście z przodu jeszcze nikt nie zadawał. Proszę bardzo. Dzień dobry, panie doktorze. Ja mam takie pytanie dotyczące kosmicznego Per Harbor, ale może takiego kosmicznego Per Harbor, które my potencjalnie jako państwo średnie. Nie wiem, czy mamy takie zdolności, czy możemy coś takiego wywołać, ale na przykład, czy jest możliwe wytworzenie takich zdolności, które skutkowałyby tym, iż Federacja Rosyjska byłaby pozbawiona obserwacji e, innych mocarstw nuklearnych, obserwacji w zakresie odpalania ładunków e, jądrowych, czyli wywołania takiego efektu, że Federacja Rosyjska m, no miałaby pewien, pewien stan jakiegoś takiego ryzyka. Związanego z tak zbudowanymi zdolnościami? Zaraz odpowiem na to pytanie. Natomiast patrząc na Pana w pierwszym rzędzie, zdałem sobie sprawę, że nie odpowiedziałem na bardzo ważne pytanie, które Pan zadał. Czy sztuczna inteligencja zastąpi polityków, czy coś takiego? Więc dwoma zdaniami tylko odpowiem, bo bardzo dużo ostatnio o tym myślałem i wykorzystam tę okazję dobrze, żeby powiedzieć. I to dotyczy w ogóle też nas wszystkich, trochę w nawiązaniu do ostatniej kwestii. Ale obiecuję, że to już będzie ostatnia odpowiedź w tym zakresie. Ale opisujemy to też w książce trochę. Historia ludzkości jest jednym wielkim opisem wysiłku modernizacyjnego, zwiększania produktywności w rywalizacji, która jest między nami, między mną a panem, tak, między panem a panią, rynek, prawda? wszystkim rywalizujemy tak naprawdę. I tak samo jest między państwami, podział, podział pracy. I ustrój, który. Ciągle się zmieniają ustroje, jest taki pochód ustrojów, nie? Była Rzeczpospolita, Sarmacja, później tam monarchia absolutna. Jak się zmienia sposób funkcjonowania, żeby społeczeństwo było coraz bardziej produktywne, to ten ustrój musi pomagać. Tak? Tak. Tworzymy ustroj, który odpowiada strukturalnym siłom, żeby zwiększać wytwórczość w rywalizacji z sąsiadem. No i mamy ten powód. I wydawało się, że demokracja liberalna, jestem prawda ostatnim tym, jest super i gra gitarę. Tak? 500 lat temu, jak pan sprzedawał mi smoła, ja panu zboże, to pan mi nie ufał, ja panu nie ufałem, potrzebowaliśmy pośrednika który dał gwarancję, dostało za to 2% i tam tworzył system Wexli albo coś. Chodzi o to, że zaczyna najpierw od, od strony gospodarczej. FinTechy, sztuczna inteligencja, FinTechy, internet, sztuczna inteligencja łamie cały system marżowości, pośrednictwa, niszczy wszystkich ludzi pośród, pomiędzy tym. I akceptujemy to, nie? Booking, Amazon, Kurczę, akceptujemy, bo fajnie, nie? Bliżej do konsumenta, o co chodzi, tak? ale to niszczy tak naprawdę Strukturę społeczną, zwłaszcza na, na zachodzie. I Nie jest to takie dyskusyjne, gdy mówimy tylko o gospodarce. A teraz wyobraźcie sobie, że to samo jest ze światem politycznym. Bo 500 lat, 400 lat temu, 300 lat temu, 200 lat temu, pan wybierał mnie jako posła z Lublina i jeszcze w dawniej już pospolity, jak był pan szlachcicem, jak ja nie wykonałem nic, pisemnych instrukcji, to pan mnie na szablach rozjechał. Tak? W związku z tym, że teraz system w krajach takich jak Polska jest taki, że jest bardzo mnóstwo tych pośredników, którzy mają niby realizować siły strukturalne, a tak naprawdę się sami balansują czas między sobą. Nie bardzo wiadomo, jaki jest sygnał od sił strukturalnych, bo za dużo jest wyborów trochę tak naprawdę, i ciężko jest to wyczuć. Poza tym zarządcy tego systemu muszą ciągle balansować frakcje. I chodzi o to, że kto wie, czy big data, która. Minutę powie, co tak naprawdę społeczeństwo chce, nie daje lepszego wysiłku modernizacyjnego ustrojowi. Niestety to jest brutalne. Moim zdaniem, Zachód musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, jak się z tym zmierzyć. Bo ja się spotkałem z tym jako prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego, ja to mówiłem już publicznie kilka razy, że w Singapurze bardzo świadki urzędnicy powiedzieli mi, co wy robicie z tym RODO w Europie? Co wy sobie robicie? Przecież wy będziecie niekonkurencyjni gospodarczo. I teraz jest pytanie, czy model. Że gdzie sztuczna inteligencja nie wspomaga procesu, będzie w stanie konkurować z modelem, gdzie sztuczna inteligencja jest istotnym elementem tego. Czyli jeżeli chodzi o modernizację, o dowożenie jakości życia, nie? No, to jest moim zdaniem przed nami cywilizacyjne pytanie. W obronie naszych wartości, a jednak zmierzenia się z modernizacją, bo pamiętajcie, Rzeczpospolita też broniła swoich wartości sarmackich. Monarchia Absolutna też broniła swoich wartości. Ciągle bronimy jakichś wartości, tak, sposobu urządzenia świata. Więc to jest bardzo filozoficzne pytanie na temat tego. Przepraszam, że dopiero teraz odpowiedziałem. A propos równowagi strategicznej i tego. To jest bardzo mądre pytanie, które Pan zadał. W Strategy Future przy projekcie Arminowego wzoru myślimy o tym, jak manipulować poprzez zademonstrowanie zdolności, na przykład posiadania własnych konstelacji satelitarnych. To oczywiście trzeba było wyjść w kwestie techniczne, o których się dobrze nie znam. No, wiemy, jak Rosjanie mają na niskich orbitach, co, co używają. tak? Są metody na to. New Space i proliferacja systemu satelitarnych umożliwia robienie dziwnych manewrów, czyli tak naprawdę manipulowanie przepomami strategicznymi niebiańskimi i fizycznymi, i niefizycznymi poprzez przerywanie transmisji danych albo jej zakłócanie. Tak? Moim zdaniem wystarczy, Zademonstrowanie zdolności wpływania teoretycznego na systemy, które decydują o równowadze strategicznej i nuklearnej między USA a Rosjanami, to dotyczy też naziemnych systemów, które są na Białorusi i na Wołocie Kaliningradzkim. I gramy w grę. Oczywiście trzeba byłoby się zastanowić, jak gramy, bo wiecie, jak się tam siada z szulerami, to się przegrywa w pierwszej sekundzie. Ale jak gramy, to jest w ogóle ogromny temat. Tak? Ale moim zdaniem trzeba zagrać. Powiem więcej: jak byłem w Teksasie u George'a i mu mówiłem, że jadę właśnie tam Bocacica i generalnie tam na postanie Mojave, bo tam będzie nasza delegacja wojskowa i będziemy poka będą pokazywali te strzelania, bo też chcemy mieć tam, strzeliwać swoje satelity i tak dalej. To George, jeszcze człowiek, wojownik zimnej wojny, tak się u siebie w domu rozejrzał. Się. Nie mów tego głośno, bo jak się Rosjanie zorientują, że w sposób zorganizowany tknujecie w takich tematach, które wpływnie na Poczucie pełnej kontroli drabiny eskalacyjnej. To co ty myślisz, że będziesz sobie to robił? No, to tak, taka odpowiedź. Kolejne pytanie. Ostatnie dwa pytania, proszę państwa. Jeden z tej strony, jeden z tej i zakończymy. Dobra? Ja przepraszam, że będę trochę pesymistą. Chciałem porozmawiać o kosztach i o bezpieczeństwie. Pierwsza rzecz. Wejście w kosmos jest bardzo kosztowne. Sam, sam moment, wejście w ten biznes, że tak powiem. I tu ciężko porównywać to, co Pan mówił, że jakiś inżynier mógł sobie w garażu tam złożyć samolot, czy każdy, każdy kraj, nawet niewielki, mógł sobie budować statki, okręty, albo na przykład ostatnia rewolucja informatyczna, kiedy tam Apple powstał w garażu. Tu, moim zdaniem, nie ma porównania. Żeby nie wiem, minu inżynierów się w Polsce zebrało, nie zbudują lotniskowca, nie zbudują elektrowni atomowej i nie zbudują bazy w kosmosie. Więc musimy mieć dużo pieniędzy, żeby wyjść w kosmos. Nie my jako Polska, tylko jako świat. I teraz w Stanach jednym z filarów w tej chwili są ci miliarderzy wizjonerzy, prawda? I żeby oni mogli w ogóle wejść w to, konieczne było spowodowanie bardzo silnego przesunięcia posiadanych, posiadanych zasobów, tak? To jest to, że 50% Amerykanów posiada mniej niż 1% najbogatszych. Amerykański rząd się może dogadywać. Z pięcioma miliarderami, ale nie z pięćdziesięcioma tysiącami średniaków. Pytanie brzmi, czy w przededniu kryzysu energetycznego, ekonomicznego, społecznego, demograficznego, klimatycznego świat jako taki będzie stać na ten moment wejścia. Ja wiem, że potem będą nowe technologie, nowe produkty, to się zwróci, ale czy nie będzie tak, że staniemy ścięci na samym wstępie? I drugie pytanie. A czy to nie jest tak, że. Jak w przypadku broni atomowej, że instalacje w kosmosie będą tak drogie, a jednocześnie tak czułe, na dowolne, będzie łatwo je zniszczyć. Tak mały pocisk może zniszczyć stację orbitalną, że pierwszy jeden, dwa, trzy kraje, które tam się zainstalują rzeczywiście tak skutecznie, a stwierdzą, że pierwsze co muszą zrobić, to nie dopuścić, żeby ktokolwiek inny w ogóle wyleciał w kosmos. To trochę jak z bronią atomową. Wszyscy, którzy ją mają, pilnują, żeby broń Boże już nikt więcej jej nie miał. Takie dwa pytania, dziękuję. Tak, zacznę od drugiego pytania. Dokładnie tak jest. Dlatego Amerykanie chcą mieć supremację i nie dopuścić właściwie innych do korzystania z, z dogodniejszych, lub prawda mniej dogodnych, ale kluczowych orbit, tak jak Amerykanie korzystają. Dokładnie tak, tak jest. No, dałbym jeszcze kwestia efektu efektu Kesslera, syndromu Kesslera, czyli jak gdyby no, Chińczycy zdają sobie sprawę, że Amerykanie bardzo zależą od kosmosu i dominują w tym kosmosie to też grożą i tak pokazali podczas tego eksperymentu z 2007 roku, że ze strzelą dużo satelitów amerykańskich to powstanie dużo szczątków i one spowodują efekt Kesslera, syndrom Kesslera, który powoduje, że bardzo ciężko jest wynosić później na orbitę coś, bo jest tyle gruzu kosmicznego. Tak? To wyliczył to Kessler, to można by długo o tym mówić. czyli. Spowodują zaminowanie tak naprawdę linii wyjściowych na kluczowe orbity, w kluczowych miejscach. Amerykanom, którzy mają tam przewagę, mogliby z tego korzystać. W związku z tym tak zwane kosmiczne minowanie przy pomocy syndromu Kesslera. I Amerykanie się boją też i myślą o tym, jak powodować, żeby rozminowywać czy rozgruzowywać orbity w trakcie. Co do tych kosztów, tak. To jest właśnie podstawowy problem. To jest podstawowy problem, który powodował, że przez 30 ostatnich lat się nie udało. Że zlikwidowano te pomysły, bo w latach 50. rzeczywiście myślano, że w latach 70. będzie już kolonia marsjańska, że będziemy mieli Księżyc, że były powieści, że było, prawda, Luna to surowa pani, że i tak dalej. To wszystko stanęło. Poza tym rozwój kapitalizmu globalnego w latach 90. zatrzymał to. Jeszcze, ja szczerze mówiąc, nie wierzę w to, że kryzysy typu, że jesteśmy się tak kochani, trzeba równo podzielić bogactwo, zatrzymają takie rzeczy. Nigdy się to nie wydarzyło w historii świata, ani że się ludzkość dogada, że dobra nie latamy w kosmos, bo jesteśmy fajne chłopaki i dziewczyny, tylko wyrównujemy nierówności społeczne albo liftujemy kryzys energetyczny. Moim zdaniem tylko to przyspieszy. Jak nie Amerykanie, to Chińczycy to zrobią. Jestem przekonany, zresztą już koszty wynoszenia przylona maska zaczynają być racjonalne na kilogram. Także, a jak Starship naprawdę poleci pod koniec tego roku albo na początku przyszłego, to dokona się właśnie rewolucja. Przypomnę tylko, że rewolucja Oceanu Światowego nie dokonała się tak, że gość jeden czy drugi czy to Kolumb popłynęli i halo mamy Ocean Światowy. Tylko jak, jak pisali to fachowcy, których cytujemy w książce, dokonywało się to przez 100 lat, zanim została utrwalona domena z komunikowaniem. Gdzie już się zaczęło, że ryzyko było opłacalne. Że można było ubezpieczyć frach, coś tam, że można było przewidywać, że się wróci, prawda? Że można było przewidzieć długość podróży, kontraktować to, wekslować to, że powstała infrastruktura obsługująca, a wcześniej było nieopłacalne. Pamiętam, jaki Kolumb miał problemy z przekonaniem, że dajcie pieniądze na drugą podróż, dajcie, no normalnie jak Elon Musk, autentycznie, no. identycznie. A ilu ich zginęło? Podejrzewam, że to dziesiątki tysięcy bezimiennych marynarzy, którzy w przeluściach historii i oceanu przepadli, prawda? Nawigując wzdłuż brzegów Afryki. Kto ich pamięta, tak? Nikt. Ale moim zdaniem, przebijemy ten, bo domena kosmiczna jest zbyt atrakcyjna. Aczkolwiek, dla pełnej jasności, opisujemy w książce jest ta książka Dodleja. Bardzo dobra, bardzo ciekawa. E, taka negatywna z punktu widzenia tego, że kosmos jest, jest taki trudny, tam się umiera, w ogóle to kosztuje i tak dalej. Jest bardzo profesjonalna, fachowa i opisujemy tam dla uczciwości, jak dodlej uważa i tak dalej, i tak dalej, że to jest takie bardzo trudne wszystko i, i te koszty, i metody, i że tam nie można przeżyć, i jest promieniowanie, i generalnie systemy się psują, i wszędzie jest daleko, i to jest piekło. I, i, więc to jest bardziej taki złożony. Tak, tak? Nie, nie zapisujemy się do chóru, który Dudley opisał, tych entuzjastów eksploracji kosmicznej. My staramy się tylko strategize, czyli opisać tą domenę z punktu widzenia strat, tworzenia strategii. Okej. Okay. No, ostatnie pytanie, proszę bardzo. Proszę bardzo. Bardzo króciutkie pytanie. W nawiązaniu do tego, co Pan od wielu lat mówi o geopolitycznej pauzie, o przewadze Amerykanów przez ostatnie 30 lat i o tym, że ona się skończyła, ta przewaga się skończyła. A dzisiaj, jak rozumiem, mówi Pan też o zero-jedynkowej grze w kosmosie. Zakładając, że Amerykanie ją wygrają, rozumiem, że będziemy mieć kolejny okres supremacji. Czyli mówiąc krótko, czy przewiduje Pan, że piorun dwa razy uderzy w to samo drzewo? Na sam koniec oczywiście strasznie trudne pytanie. I tu właśnie sztuczna inteligencja nie pomaga, bo to od próba zmierzenia się z odpowiedzią na to pytanie jest raczej sztuką opartą o intuicję i całą syntezę w łamku sekundy wszystkiego, co się przemyślało, przeczytało, czuje, widziało i tak dalej. Wydaje mi się, że wchodzimy w okres bez królewia, który będzie bardzo turbulentny. I że Amerykanom nie uda się utrzymać hegemonii. I że Amerykanom się nie uda zdominować w przestrzeni kosmicznej. I że będziemy mieli przesilenie. Po prostu. W tym również w przestrzeni kosmicznej. Co nie będzie stało w ogóle na przeszkodzie, żeby byli śmiałkowie, o których opisujemy w rozdziale ostatnim, czyli ci, którzy robią pieniądze, eksplorują, próbują, ratują, stają się piratami, korsarzami, zbrodniarzami, jednocześnie miliarderami. Będzie to nowa opowieść ludzkości, a jednocześnie chyba Amerykanie nie utrzymają supremacji swojej. Ostatecznie. A co będzie potem? Nie wiem, szczerze powiedziawszy. A bardziej szczegółowo zapraszam do rozdziału ostatniego pod tytułem Wojna w roku 2076. Proszę Państwa, dwie godziny minęły. Jako wydawca książek Jacek Bartosiaka mam tę frajdę, że Jacek mnie karmi takimi prywatnymi wykładami. U nas w redakcji, co sprawia mi ogromną Friday, moją ukochaną opowieścią jest o tym, jak Jacek opowiada, że już w przygotowaniu jest taki sznurek, który będzie spuszczony z Księżyca do Ziemi. I to jest ukochana moja opowieść. O sznurku jest w książce? To nie jest sznurek. To nie jest sznurek, <laughs> tylko system skomunikowania. Można to nazwać. Są różne. O to akurat by chodziło o windę grawitacyjną i to jest jak najbardziej realne współczesnie przez współczesnej technologii. Odsyłam zresztą, jest taki fascynny. Poza tym do mnóstwa książek wystarczy sobie wygooglać windę grawitacyjną, ale jest taki, taki pozytywny wariat. Nazywa się Isaac Arthur. Jest na YouTube jest jego po prostu cały cykl o kosmosie. Naprawdę niezły, niezły ten, niezły, niezłego masz Mergla, ale takiego super. Nie można się oderwać o napędach, o tych windach grawitacyjnych. Policzone matematyka, fizyka. Liczby, wzory, w ogóle jak zacząłem kiedyś, to nie mogłem przerwać. To tak a propos. To żart, oczywiście, o tym sznurko, ale to działa na wyobraźnię. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za liczne przybycie pomimo różnych strachów pandemicznych. Powiem tak nieskromnie, że dla mnie ten wieczór był bardzo pouczający. Mnóstwo się dowiedziałem. Mam nadzieję, że Państwo też. Zapraszamy do czytania i tej książki, i poprzednich. Nie, już, przepraszam. <laughs> Powiedziałem, że ostatnie, o, ostatnie to ostatnie. Bardzo Państwu dziękujemy i zapraszamy. Autor będzie tutaj przy. Tutaj, prawda, Jacku? No Tak, Myślę, jeśli tak. mogę. To... Tylko poprosimy krzesło jakieś. Kogoś ode mnie z redakcji poproszę krzesło, bo nas tej kanapy nie, się nie uda. Będzie autor podpisywał. Bardzo Państwu dziękujemy. Zapraszamy do, też do naszej księgarni Zona Geopolityki, gdzie mogą się Państwo zaopatrzyć w książki też innych autorów. Staramy się dobierać tam autorów i pozycje ważne. Tworzymy też powoli taką bibliotekę klasyki. Tam wydaliśmy Yy, ostatnio yy, Kielena. <laughs> Zajrzyjcie Państwo tam, żona geopolityki.pl Dziękuję jeszcze raz. Dobranoc Państwu i duże brawa dla naszego gościa. serdecznie państwu dziękuję naprawdę było mi bardzo przyjemnie minęło mi jak 5 minut i jest bardzo dziękuję